Okej, okay, jesteśmy. Martyna, jesteśmy? Chyba tak. Dobra. Dobra. Nie wiem jeszcze jak, na razie nas nikt nie widzi. Widzę, tutaj jest takie okienko, live viewers, no i jest zero. Poczekajmy jeszcze tą chwilę, te 3 minuty powiedzmy do 5 po. I zaczynajmy. Jak pana wywiadówka? No, to znaczy nie, no, nie można przecież odgadywać takich rzeczy na ten, no, na Facebooku, więc to wszystko jest tajemnicą przecież szkoły i tak dalej, także no już nawet nie była pierwsza, więc już troszeczkę się nauczyłem tego wszystkiego. Natomiast w ogóle no, całe to życie z COVID-em i z pandemią, no, że właśnie się przechodzi z Teamsów do Skype'a, potem ze Skype'a na Facebooka. Tak, to. Nie chciał pan używać Messengera, kategorycznie pan mówił używanie Messengera. No, to mi się wykręcić chociaż przed jedną z tych wszystkich aplikacji, to już miałem nadzieję, że dopełznę do końca pandemii, no bo tak w ogóle przedtem to, że ja w ogóle jestem z założenia zamkniętystą, jak to ktoś kiedyś podsumował, czyli w ogóle no, nie lubię wszystkich tych form komunikacji, tak. No, przedtem zawsze po prostu jak kupowałem nowego laptopa, to zaklejałem w nim kamerę raz na zawsze, po prostu uznałem, że nigdy w życiu jej nie będę używał. Dopiero pandemia mnie zmusiła do zdrapania plastra i zaczęcia właśnie życia z kamerą, ale ciągle mam nadzieję, że jak już przyjdą te szczepionki i tak dalej, no to znowu uda mi się zakleić. Ale też zaklejanie kamery to już jest wyraźna czynność jakby z jakąś intencją. Nienawidzę całego tego, znaczy tak do końca też no często nie rozumiem, dlaczego jak już są te Teamsy, jak są to wszyscy się nagle przyzwyczaili, że wszystko musi być wideokonferencja, już nikt nie dzwoni tak po prostu telefony i nie rozumiem, dlaczego czasami tak wymuszana jest ta konferencja, może być rozmowa telefoniczna, ale jakoś więc po prostu nie lubię całego, no kiedyś myślałem, że uwolnię się, że uda mi się tego uniknąć, że nie będę w ogóle używał żadnych z tych aplikacji. Pandemia mnie zmusiła, żeby je używać. Ciągle mam nadzieję, że jakoś będę mógł je wykasować i że już nie zostanie to jako taki przymus. Ale nie miał pan takiej intencji z zaklejania kamerki jakby związanej z takim potocznym myśleniem symbolicznym jakby o tym zaklejaniu? Tak, to jest mój taki gest po prostu niezgody, taki zawsze dotąd był po prostu jakiś taki, nie wiem, fakulec po prostu wymierzony tej cywilizacji, tej Nie nadzoru. Ma pan wrażenia, że ktoś pana podgląda? No właśnie, znaczy z kolei jestem zły, że nie robią już laptopów bez, no więc to jest takie obowiązkowe, więc chcę po prostu właśnie podkreślać, że ja się na to wszystko nie zgadzam. To znaczy oczywiście i tak ta zgoda na wszystko jest na nas wymuszana, ciągle musimy na coś kliknąć, że się zgadzamy, a póki się da, to chciałbym symbolicznie klikać, nie zgadzam się. Więc to jest taki trochę gest sprzeciwu, no oczywiście bezskutecznego, ale po prostu chciałbym to podkreślić, że nie lubię tego wszystkiego, czym się stał internet, czym się stały te narzędzia, które no już nie są dobrowolne, już nie mam innej opcji. Panie Wojciechu, przywitała się z nami jedna z naszych czytelniczek, pani Anna Hueter, i więc jakby też mam poczucie takie, że już możemy zwyczajnie zaczynać. Jest około kilku osób nas ogląda, do 10. Być może przyjdzie więcej. Zacznijmy oficjalnie. Nim oddam panu głos, chciałem przywitać czytelników. Dzień dobry państwu, wszystkim, którzy nas oglądają. Cieszymy się, że znaleźliście czas między zakupami w Mazowieckim. Można powiedzieć, że wszyscy się przygotowali chwilę wcześniej przed nowym lockdownem. Chciałem też podziękować Łukaszowi Wojdydze, który wymyślił naszego gościa. Myślę, że to jest świetne zaproszenie i trochę szkoda, że Łukasz nie może go prowadzić. My też mamy te wszystkie nasze historie jakby związane z reżimami i tak poprowadzę to spotkanie, natomiast przede wszystkim witam pana. Cieszymy się, że jest pan wirtualnie w Ożerowie, że jest pan widoczny na tej kamerce i też jakby chyba w dobrym czasie, bo jest pan, można powiedzieć, i jakby takim zawodowym. Z jednej strony
jest rok Lema, no to jest można powiedzieć taki mały asumpt, ale też przeżywa pan dużą zmianę zawodową, w sensie, że przestał pan być dziennikarzem, jak rozumiem, przynajmniej etatowo, a zaczyna być pan nauczycielem. To też jakby mówi o takiej sporej zmianie, można powiedzieć, gdzieś takiego, no takiej postaci też wewnętrznej, jakby tego, jak się człowiek odnosi do świata. My też mamy jakąś misję opisaną w statucie, więc to nas jakoś zbliża. No, cieszymy się z pana obecności, Wojciech Orliński. Zwłaszcza ktoś powinien wyraźnie, jak ja, to faktycznie. Panie Wojciechu, i teraz tak, my żeśmy z Łukaszem, myśląc o tym spotkaniu, myśleli sobie, że jest rok Lema i trzeba naszą rozmowę gdzieś, jakby tak powiedzieć, przypiąć, można powiedzieć, do tego ołtarzyka. No ale właśnie, czy to jest tylko ołtarzyk tego Stanisława Lema, czy to jest jakby taki człowiek, który wraz z tym pokoleniem dużym odszedł, czy pan można powiedzieć, czy to jest jakby rodzaj tylko hołdu, zainteresowanie nim, czy to jest człowiek, który jest w stanie coś jeszcze wnieść do tych współczesnych rozmów, do tego wszystkiego, co się właśnie teraz wydarza? Bardzo dużo jest w stanie wnieść, natomiast rzeczywiście no, użył pan świetnego sformułowania, że to było to wielkie pokolenie, które walczyło z wielkimi wyzwaniami. Za każdym razem, kiedy sobie o tym przypominam, robię się głupio ze swoim zrzędzeniem, narzekaniem na pandemię, na izolację, na kamerki, od którego zaczęliśmy tą rozmowę, bo no, w czymże jest moje czy nasze narzekanie na niby nawet na kolejny lockdown, no jednak i tak możemy wyjść ze sklepu, przywiozą nam pyszne jedzenie i tak dalej. W porównaniu z tym, co przeżywało tamte pokolenie podczas wojny, no to jednak myślę, że się mogą się z nas śmiać w zaświatach, jeżeli istnieją zaświaty, że my narzekamy. No Lem mógłby dużo strasznych rzeczy opowiedzieć na temat tego, co to znaczy izolacja, co to znaczy lockdown, bardzo dosyć, co to znaczy strach przed wyjściem na ulicę. Więc to pokolenie dokonywało wielkich rzeczy i rzeczywiście ja się czuję przy nich takim malutki, że wszystko, czym my się zajmujemy, jest jakieś takie miałkie i nieistotne. Natomiast też zacząłem od narzekania na internet i tego, czym on się stał. No i Lem tutaj jest pionierem pesymistycznego spoglądania na internet. Spoglądał na niego pesymistycznie już w latach 90., a więc zdecydowanie, jakby powiedział hipster o zespole muzycznym, zdecydowanie interesował się tym, zanim to się zrobiło mainstreamowe. On jego teksty, do których zaglądam czasami z powodów zawodowych, a czasami dla przyjemności, jego felietony z lat 90. o tym, co wyjdzie z internetu, są tak niesamowicie szokująco przewidujące. No, przy czym wielu wtedy właśnie dziennikarzy, no w tym ja, było głupkowato zauroczonych tym, jakie to wspaniałe, że takie nowe możliwości właśnie, że nie widzieliśmy w tym w ogóle żadnego zagrożenia, na przykład, że jeden kraj może drugi zaatakować w internecie na przykład. To wtedy się wydawało zupełnie niemożliwe, bardzo popularny był taki mit, że internet nie ma granic, że w internecie nie ma państwa, więc nie będzie mogło być wojny i w ogóle taka wolność i tak dalej. No choćby pod tym względem bardzo źle się stało, że głos najpierw bardzo nielicznych pesymistów, dosłownie wydaje mi się, że w Polsce, przynajmniej z ludzi piszących na ten temat, pesymistów było no sztuk jeden, to znaczy to był jeden samotny Lem. Gdyby jego głosu słuchano wtedy, w idealnym scenariuszu, gdyby go słuchali prawodawcy amerykańscy na przykład, gdyby go wysłuchali, wielu błędów można byłoby uniknąć, a i tak teraz no, musimy jakoś ten internet naprawić, więc sięgnięcie po stare teksty Lema, no może nie jest tak, że on nam dostarczy jakichś bezpośrednich narzędzi, ale jego ta pierwsza obserwacja na temat zagrożenia, którą nazwał bombą megabitową i to potem było wykorzystane w jednym z jego współczesnych, tych sprzed 30 lat felietonów, 20 paru, mówiąc ściślej, ale sformułował to pojęcie, to zagrożenie, no 50, samo 40 parę, no ale strasznie dawno temu, zagrożenie tym, że w internecie informacji będzie
tak dużo będzie informacji głupich i błahych, albo fałszywych wręcz, bo te z natury rzeczy zdominują, bo głupoty z natury jest więcej niż mądrości, tak jest po prostu rozkład, więc one po prostu zdominują ten przekaz, no i że się w tym pogubimy, że te fake newsy będą zalewały nas tak bardzo, że nie będziemy w stanie ich odróżnić od prawdziwych. Wydawało mi się, że przesadza, że zrzędzi, że mamy na to sposoby, że Google nam pomoże, że przecież internauci sami będą flagować, jakoś oznaczać, komentować te fałszywe, więc te prawdziwe wygrają i tak dalej. To było strasznie głupie z mojej strony, strasznie głupie ze strony całego świata. No to jest moja Wszyscy. Panie Wojciechu, ale tak sobie myślę, to trochę to jakby sama rozmowa ustawia mnie w takiej roli adwokata diabła i myślę, że pan trochę też się zamienił w Lema. Dziękuję. No, ale nie, no w sensie stanowiska, w takim sensie, że zdezerterował pan z takiego... Tak, ale miał rację. I też no różnej, znaczy innej... No dobrze, ale przecież, a przez co my rozmawiamy teraz? No i to jest okropne, znaczy, ojej, no właśnie, zabił się pan. duch Stanisława Lema panu coś zepsuł w komputerze. No jednak... A, przepraszam. Znaczy na chwilkę nam zanika łączność, to znaczy no pewnie to są, więc on nie negował tego, że są tutaj te cenne narzędzia, jakie nam to wszystko daje, ale na przykład proszę zobaczyć, że właśnie zaczął pan mówienia o ustawowej misji biblioteki. No i gdyby nasze spotykanie odbywało się na żywo na terenie biblioteki, to rzeczywiście podlegamy tej ustawie, która nam daje różne swobody, swobodę ekspresji kulturalnej i tak dalej. Znowu się pan zawiesza. Natomiast w momencie, w którym między nami a słuchaczami jest Facebook, to nagle podchodzimy pod zupełnie inną ustawę. Podchodzimy pod ustawę o świadczenia usług drogą elektroniczną. Kliknęliśmy na zgadzam się i nagle ta ustawa razem z naszym kliknięciem daje Markowi Zuckerbergowi prawo do tego, żeby ocenzurować naszą rozmowę, żeby zabanować mnie, zabanować pana, zabanować naszych słuchaczy. No, w swojej łaskawości wielkiej on może nie skorzysta z tego prawa teraz, ale że te firmy internetowe zaczynają już te bany rozdawać na lewo i na prawo tym, którzy im się nie podobają. Ja mogę im się czasami nawet przyklasnąć, bo mi się może nie podobać ta sama osoba, która im się nie podoba, ale samo to, że mogą to robić, jest przerażające. I wtedy nagle jakiś nasz słuchacz, miejmy nadzieję, no miejmy nadzieję, że akurat nikt nie kliknął w nic niewłaściwego i nie dostał żadnego bana, ale samo to, co, że oni to mogą zrobić w tym internecie, jest przerażające i to, że im daliśmy prawo, żeby to robić, to właśnie skutek błędów legislacyjnych przede wszystkim, które zrobiliśmy. To znaczy zgodziliśmy się na świat, w którym swoboda działalności kulturalnej, swoboda działalności politycznej, swoboda uprawiania, wolność słowa dziennikarza, nagle gwarantowana przedtem przez różne inne ustawy, teraz nagle to są wszystko szczególne przypadki ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, gdzie to jest zawarte w ogóle w trzech punktach i między innymi właśnie przez kliknięcie na zgadzam się regulaminu oddaliśmy potwornie dużą władzę tym firmom, więc to, że mamy te narzędzia, to jest fajne, ale pozwoliliśmy na to, żeby to kompletnie zepsuć od strony legislacyjnej przed tym LEM ostrzegał, więc mam nadzieję, że nikt z państwa nie dostanie, że Zuckerberg może zabanować, jest przerażające. Tak, przepraszam, już się zamykam. Nie, to ja przepraszam, natomiast mnie to już wcześniej się taki moment mi w głowie pojawił, że to też się wiąże z pana częścią działalności, która jest jakby malownicza, bardzo kolorowa, no że jest pan i działaczem, byłym działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej, zakładał pan PiS po lewą nogą, to też kojarzy mi się ta cała historia, o której pan teraz mówi, z dzieleniem Standard Oil w Stanach w latach, tam chyba to były przełom wieku XIX i XX, kiedy cały ten monopol został Rockefellera chyba, został podzielony na kilka mniejszych rzeczy i bo jakby można powiedzieć, sam jakby zaczął pan opowiadać o całej legislacji, o całej strukturze, można powiedzieć, takiej własnościowej, to jakby oni są niewinni, cały ten Zuckerberg, jakby winny jest, można powiedzieć, ustawodawca. I to widzi pan ustawodawca, czyli państwo, czyli obywatele. I teraz widzi pan szansę na to, żeby jakby odebrać Twitterowi, Facebookowi, czy Lemby może nam powiedzieć, jakby widział taką rolę państwa, jako takiej maszyny, która to wszystko reguluje?
Niezręcznie jest mi czuć, znaczy no, wystąpać w roli jakiegoś tutaj spirytysty, zwłaszcza, że mówimy o jednak materialiście, więc Lem nam niczego nie będzie radził ze światu. Zresztą on, przeczuwając takie sytuacje, być może, że będą go po śmierci pytać właśnie nawet, co byś nam doradził, wielki mistrzu. Taką ironiczną sytuację, w której konstruktor robotów Trurl właśnie tak przychodzi do swojego nauczyciela, bo oczywiście to się dzieje w świecie robotów, więc tam te roboty złożone do grobu nadal można z nimi rozmawiać, no i on mu tam właśnie że wymyśla go od ostatnich po prostu. Co on myśli, ten zmarły mistrz, o tym, żeby mu głowę zawracać jeszcze nawet po śmierci, więc nie męczmy go. Natomiast właśnie te na przykład no, uregulowanie amerykańskich monopolistów, z których jednych dzielono, drugich poddawano takim, monopolisty telekomunikacyjnego poddano takim regulacjom, tak, działającym tak, że tolerujemy wam wasz monopol, ale wszystkie wynalazki, własność intelektualna do wszystkich patentów, do wszystkich technologii, które stworzycie, ma się stać dobrem całego społeczeństwa, czyli na tej zasadzie działa firma AT&T i na przykład system operacyjny Unix, który w dużym stopniu, czy to tam gdzieś nadal tam siedzą zera i jedynki napisane w roku 1969 w laboratorium AT&T. I jeden z powodów, dla których on jest do dzisiaj używany, jest taki, że on po prostu był za darmo dostępny dla wszystkich dzięki tym regulacjom. I to mi się w ogóle wydaje dobrym wzorcem, dobrym podejściem jakby tamtego pokolenia, które przez to, że doświadczyło II wojny światowej, to nawet w krajach kapitalistycznych, komunistycznych to było, wszystko dużo, dużo dziwniej wyglądało, ale nawet w krajach kapitalistycznych też panowało takie podejście, że tolerujemy bogactwo bogatych ludzi, ale oni muszą coś dawać w zamian, to znaczy niech sobie Boeing tam czy IBM niech sobie robi te interesy, ale musi to i to robić dla pro publico bono, czy General Motors, no stąd właśnie to powiedzenie, że co dobre dla General Motors, jest dobre dla Ameryki, które powiedział właśnie minister obrony w rządzie Eisenhowera, Charlie Wilson, ale w pewnym sensie to było słuszne, ponieważ po prostu rzeczywiście General Motors musiał robić różne dobre rzeczy dla dobra Ameryki, więc dzisiaj to brzmi jak arogancja korporacji, ale wtedy to właśnie pokora, że my oddajemy. Zgubiono to zupełnie w latach 80., w latach 90. i no to jest bardzo ciekawe pytanie, czy w Ameryce to podejście przywróci administrację Bidena. No na razie jest za wcześnie, ale wygląda na to, że trochę jakby musi, bo jest naciskana na tą stronę przez lewe skrzydło swojej partii. W każdym razie no, odchodzimy od takiego indywidualizmu na zasadzie, że jak ktoś jest tym miliarderem, to niech sobie nim będzie i nikomu nic nie odpala. No i bardzo dobrze, że od niego odchodzimy, tak mi się prywatnie wydaje. Rzeczywiście słusznie pan zilustrował moją biografię, właściwie całe moje życie. To jest taka niezgoda na taki system. I na stare lata czuję się jakby mniej osamotniony w tym podejściu. Natomiast no, takie są jakby obiektywnie nagie fakty, że tuż po II wojnie światowej z tymi firmami potrafiły rządy nawiązać taką współpracę, żeby ich bogactwo było korzystne dla wszystkich. Potem troszeczkę zatracono tę umiejętność, a teraz jakby ją próbują odbudowywać. No więc jakoś, ja nie twierdzę, że Facebooka koniecznie należy akurat podzielić, może inne formy właśnie regulacyjne były właściwsze, może trzeba sięgnąć po wzorce taki jak właśnie te tak zwane consent decree to się nazywało, czyli zawarcie takiej właśnie ugody z instytucjami regulatorskimi, że odstępują od postępowania antymonopolnego zamiast za to i to dla dobra publicznego. Może tak trzeba regulować te firmy technologiczne, nie wiem, ale jakoś na pewno. Panie Wojciechu, pyta Ania Kweter i to pytanie, można powiedzieć, idzie w taką stronę pana osobistą, ale co jakby bardzo dobrze nas przesuwa w ogóle do kolejnego wątku, który gdzieś żeśmy sobie razem ustalili, o też takie pana jakby przygody i podróże, można powiedzieć, po różnych miejscach i życia zawodowego i własnych zainteresowań. Z jednej strony Ania Kweter pyta, skąd się u pana wzięło zainteresowanie twórczością Lema, a ja dopowiem, no bo przecież jest pan chemikiem i można powiedzieć, tak, i trochę lewicowcem, więc skąd pana taka społeczna?
To znaczy, rzeczywiście zacząłem czytać jako dziecko. Jako dziecko właśnie czytałem dzienniki gwiazdowe, obserwując, prawdę mówiąc, po prostu to było takie wydanie czytelnika, które się ukazało w połowie lat 70. Po prostu, prawdę mówiąc, obserwowałem swojego ojca, jak je czytał, ojciec pękał ze śmiechu. Ja już przedtem byłem po lekturze jakiejś z pierwszej samodzielnej lektury jakichś swoich książek, a to były książki dla dzieci, komiksy, głównie o Tytusie. Książki dla dorosłych wydawały mi się nudne. Zresztą słusznie, no takie poważne nawet te książki i tak dalej. W komiksach były fajne rzeczy, Tytus miał fajne przygody, no ale mój ojciec tak strasznie pękał ze śmiechu, że zdziwiony tym, że czyta książkę dla dorosłych i tak reaguje. Prosiłem go, żeby przeczytał mi, co jest takie śmieszne, ale oczywiście w związku z tym, jak to jest z Lemem, znaczy nie da się tego dowcipu opowiedzieć bez całego kontekstu, więc mój ojciec tylko wykrztusił, kalkulowsiał z wartusia, ratusianku bożywsio. No kto wie, ten wie, a kto nie wie, niech przeczyta. Rzeczywiście to jest bardzo śmieszna scena, ale trzeba cały znać kontekst, żeby pękać ze śmiechu. Ja go nie znam, tylko mi. A to ma pan dziś za sobą tą książkę, zapewne, więc cieszę się, że pan się będzie śmiał z tego. Trochę pan, nie spaliłem panu, nawet nie spaliłem panu puenty. Więc po prostu pękał tak ze śmiechu. No i jako, nie wiem, sześciolatek właśnie też przez to przebrnąłem. Na samym początku tego opowiadania znalazłem opowiadanie, w którym Ion Tichy wpada w zjawisko zwane w science fiction pętlą czasu, że spotyka się samego siebie z innej chwili. Ion Tichy tam przechodzi przez kolejne dni tygodnia, właściwie zaczyna tą przygodę jako poniedziałkowy, potem staje się już wtorkowym, który ma pierwszy kontakt ze środowym, z czwartkowym, z piątkowym, z sobotnim, z niedzielnym, potem pojawili się przedpołudniowi i popołudniowi. No i oczywiście, kiedy ich robi się tak dużo w tej rakiecie kosmicznej, to pojawiają się dramatyczne pytania, na przykład kto ma zjeść ostatnią tabliczkę czekolady. I są to takie fantastyczne cytaty. To znowu, ten cytat jest bardzo śmieszny w kontekście, wyrwając z kontekstu, no może już nie, ale mniej więcej tam jest taki: nie jestem czwartkowy, jestem niedzielny, skłamałem, unosząc w górę pałkę. Takie tam jest mniej więcej zdanie. Więc rzeczywiście też zacząłem pękać ze śmiechu, tego humoru, najpierw czysto sytuacyjnego, no ale potem właśnie chciałem zrozumieć, co tu się dzieje, bo to jest parodia science fiction, ale jednocześnie pojawiają się tam różne naukowe pojęcia. Ta pętla czasu odwołuje się do teorii względności, potem się jakieś mezony pojawiają w tej książce, kwanty się jakieś pojawiają. Strasznie mnie to wszystko intrygowało, rzuciłem się na popularne naukowe książki. No i natomiast no nadal książki Lema stawiam bardzo wysoką poprzeczkę. Jeżeli chcemy zrozumieć wszystkie naukowe żarty zawarte w wszystkich jego utworach literackich, już nie mówię o eseistyce, to jest osobna sprawa, ale żeby zrozumieć wszystkie żarty w Dziennikach Gwiazdowych czy w Cyberiadzie, żeby zrozumieć Smoki Prawdopodobieństwa na przykład, to jednak naprawdę trzeba pójść na kierunkowe studia, fizyka, chemia. Natomiast wie pan co, tak sobie jakby lecą nasze pytania. Łukasz Wojdyga pyta, Joanna Galadyk, próbuje utrzymać jakiś nurt rozmowy i wplatać te pytania. I tu pani Joanna pyta, czy słowa Lema, nie wiedziałam, że na świecie jest tyle idiotów, dopóki nie zajrzałam do internetu. Ale chwilę, i to jest rzeczywiście kiedyś padły, czy to tylko tak zwany fake? No właśnie, to jest bardzo typowe dla internetu, to znaczy ze smutkiem stwierdzę, że wielu ludzi zna z całej twórczości Lema tylko jeden fejkowy cytat, podobnie z Orwellem. Orwell ma mnóstwo fejkowych cytatów i też pasuje to być może, nie pasuje do Lema, bo przede wszystkim Lem sam z siebie nigdy nie korzystał z internetu, więc to jest trochę paradoksalne. Świetnie, że pan to mówi, wejdę panu w słowo, że Lem nigdy, że to nie pasuje do Lema, bo tak jak sam pamiętam swoją lekturę Lema, no, wybiórczą, to jakby był to jednak człowiek, można powiedzieć, wykwintny także w humorze, jakby była tam pewnego rodzaju elegancja. Natomiast jeśli się patrzy na taką zmianę i przyjście, można powiedzieć, takiego jakby tej technologicznej przyszłości, z jej wojnami, z jej możliwościami i tak dalej, no to ona jest drapieżna, ona jest okrutna, ale jakby to powiedzieć, Lem jest, nawet bym powiedział w tych swoich ostrzeżeniach, on jest po prostu elegancki. Polskim gentlemanem, tak. Tak. No i teraz jest pytanie, czy w związku z tym nie jest takim, tu wracamy do początku rozmowy, czy to nie jest taki dziadek, wie pan, który rusza jakby szczęką i brodą, no ale generalnie jakby się już powoli go nie przestaje słuchać.
Znaczy, oczywiście przestaliśmy go słuchać, to prawda. I właśnie jakby stąd moim zdaniem jest wiele błędów, których świat mógłby uniknąć, gdybyśmy słuchali Lema, bo to jest ten straszny problem, że tacy staruszkowie wydają nam się. Lem miał szereg w ogóle takich postaci, wymyślił w swojej literaturze właśnie, takich ekscentrycznych jakichś uczonych, którzy, ponieważ mówią staroświeckim językiem, ponieważ się staroświecko ubierają, to ich współcześni im ludzie nie traktują serio, więc miał taką galerię takich postaci. No więc na przykład rzeczywiście, znaczy on nigdy nie miał okazji się przekonać o tych idiotach w internecie, bo po prostu z niego zwyczajnie nie korzystał i pytany, znaczy bo ja w sumie taki porządny wywiad z nim zrobiłem raz, to poruszyłem to w ramach takiego small talku poza wywiadem, więc on, ja byłem wtedy bardzo nakręcony tymi możliwościami, że różnych rzeczy dowiadujemy się od razu, ale argumenty Lema, że po co mi to, bo to był taki ogólny, że można się szybko porozumieć z kimś z drugiego końca świata. No, jak jest naprawdę pilna sprawa, prawda, no to jest telefon zwyczajny, natomiast takie Lem wcale nie szukał wtedy kontaktu z ludźmi z drugiego końca świata, to raczej oni z nim, więc nie zależało mu na tym tak bardzo. Natomiast to, że o wszystkim się dowie od razu, też nie było dla niego takie ważne i też jego taki zasadniczy argument, że jest taki, że on by wolał, żeby do niego informacje docierały już jakoś przefiltrowane, już jakoś uporządkowane przez na przykład o odkryciach naukowych nie chce czytać w momencie, w którym jakiś naukowiec podekscytowany chwali się czymś na Twitterze, a potem się wycofuje, że nie odkrył wcale, że neutrina przekracza prędkość świata, tylko były źle przemocowane kable, tak jak w tej historii włoskiej kompromitacji. No po prostu on woli poczekać, aż to się ukaże jako artykuł w Science America. I to podejście było całkiem mądre, że poczekajmy z wiadomościami tydzień, poczekajmy tydzień, aż to się wyjaśni i będzie w tygodniku jakiś podsumowujący tekst. To jest generalnie postawa, której ja też oczywiście nie umiem jej stosować w życiu codziennym, ja też jak się pojawia jakiś nowy temat typu taśmy Obajtka czy coś w tym stylu, to się na niego rzucam, ale ta postawa, że poczekajmy tydzień, jest zazwyczaj słuszna, to znaczy no czasami oczywiście jest taka wiadomość, że trzeba natychmiast uciekać albo że rząd zaostrza lockdown czy coś takiego, ale to też ma jakoś ogłoszeń, więc właściwie ten cały internet dla Lema już był przereklamowany w 95. No i on miał w tym wszystkim jednak dużo racji. No. Tutaj lecą pytania z boku. Mnie ten wątek Lema jako takiego człowieka bardzo zdystyngowanego, który raczej wydaje zalecenia niż opisuje, no w zasadzie okrutny świat, także dzięki technologii, jakby mnie fascynuje, ale odkładamy to. I jeśli mogę pana spytać, gdzieś Łukasz Wojdyga jest blisko tej naszej rozmowy dalej. Przypomnę swoje pytanie, bo my żeśmy tu zapisywali pytanie na tablicy, zresztą ona tu jest, wrócę do niej. Do pana, czy internet sprzyja rozwojowi społeczeństwa, czy jednak jest zagrożeniem, łatwo się skrzyknąć, ale też łatwo być inwigilowanym, no więc to jest cały czas o takiej roli, o takiej zmianie, można powiedzieć, tego społeczeństwa i też no i jakby pan mówi o tej bombie megabitowej, pytanie jak nas to zmieniło właśnie jako społeczeństwo, czy jesteśmy innym społeczeństwem niż takie społeczeństwo właśnie człowieka w Prochowcu, który pochodzi z Lwowa, jego żona tam, przeczytałem w Wikipedii, pali nieskończone maszynopisy na łące, ponieważ jakby się nie udały, no gdzieś w tym wszystkim jest jakby zupełnie inny wymiar człowieczeństwa nawet, niż to, o czym pisze Łukasz, że jakby pan mówi, że zakleja kamerkę, jakby z jednej strony mówi pan, że jest to symboliczne, że jest to symboliczne, ale z drugiej strony wielu ludzi zakleja kamerkę. Nawet chyba widziałem film o Zuckerbergu, który zakleja kamerkę, ponieważ się boi, że jest właśnie inwigilowany. Nie ma pan poczucia, że to społeczeństwo, jego zasady w ogóle się zmieniają? No, społeczeństwo jest użylibyśmy, nawiązując tak do wczesnego Lema, języka cybernetyki, jest układem zwrotnym, to znaczy społeczeństwo może ustalać nowe reguły, które zmieniają z kolei potem samo społeczeństwo, to znaczy i to jest właśnie coś, co zepsuto, co popełniono straszne błędy w latach 90. Znaczy nigdy dotąd, kiedy wynajdowano nową jakąś technologię komunikacyjną, nigdy dotąd nie zrobiono tak, nie podjęto tak szalonej, tak nieodpowiedzialnej decyzji, że po prostu puśćmy to na żywioł, nie regulujmy tego wcale. Zawsze, po prostu zawsze, czy to właśnie jeszcze kiedy Gutenberg wynalazł druk, obowiązywały
Licencję trzeba było zazwyczaj od króla, czasami od samorządu miejskiego, ale generalnie potrzebne były licencje na druk, kiedy używano telegrafu, kiedy wdrażano radio, kiedy wdrażano telewizję, no zawsze pojawiały się jakieś koncesje, jakieś regulacje. Taką sytuację, znaczy takie rozwiązanie, takie podejście, że niech te firmy robią co chcą, niech się same regulują, no zrobiono po raz pierwszy z opłakanymi skutkami. Możemy domniemywać, ale to są takie gdybania, nikt nikogo za rękę nie złapał, że rzeczywiście amerykańskie służby trzyliterowe, domyślając się, jakie korzyści z tej inwigilacji będą mogły wyciągać, że no, dyskretnie wspierały po takim. A są jakieś poszlaki, że tak faktycznie było? Nie bardzo, to sobie tylko gdyba. Znaczy, no wiadomo, że kiedy poddawano do dyskusji, że oni byli oczywiście konsultowani, więc ich oficjalne na przykład stanowisko w latach 90. było takie, żeby nie używać w internecie, w konsumenckich rozwiązaniach zbyt mocnego szyfrowania, czyli oni chcieli, żeby wszystkie szyfry były takie, żeby oni mogli łatwo przełamać. To upadło pod naporami ludzi, którzy chcieli rozwijać handel internetowy, no bo to po prostu było niemożliwe. Znaczy, bo jeżeli służba ma coś przełamać, to każdy może coś przełamać. Więc w końcu Amerykanie ustąpili przed tym i w końcu teoretycznie właśnie nasze transakcje z bankami są bezpiecznie szyfrowane. A może właśnie to nieprawda, a może właśnie oni jednak znaleźli jakiś. W każdym razie przestali się nagle przed tym opierać. Natomiast no, wczoraj amerykański serwis Politico umieścił absolutnie fascynującą analizę z czasów prezydenta Obamy decyzji, jakimi się kierowali amerykańscy politycy. Ostatnia okazja, żeby uratować świat, żeby uratować internet przed tym, czym on się stał, była w 2011-2012, kiedy na ostrzu noża stanęło pytanie, czy poddajemy jakimś regulacjom monopolowym Google'a, który wtedy stawał się monopolistą. To znaczy w ciągu 2-3 lat Google z jednej z wielu wyszukiwarek, z 60% udziału w rynku, przesunął się do 90% udziału rynku i po prostu to jest na stronie Politico, dotarli do 300 stron dokumentów, które były takimi roboczymi notatkami sporządzanymi wtedy przez polityków, znaczy przez Federalną Komisję Handlu, ale większość z nich to byli politycy mianowani przez ekipę Obamy i to były dzieci po prostu, no to znaczy ich argumenty były tak głupie, że krew człowieka zalewa, no bo wtedy to już naprawdę, już nie tylko Lemno, wtedy już coraz więcej było ludzi ostrzegających przed monopolem, ostrzegających właśnie przed powszechną inwigilacją. Konkretnie jeśli chodzi o inwigilację, to te obawy, które wtedy wielu ludzi miało, że Google będzie po prostu używał tej swojej wiedzy właśnie do no, szpiegowania tego, co ludzie myślą generalnie, bo w wyniku wyszukiwania, to po prostu te bęcwały amerykańskie tam dosłownie użyły takiego zdania, że ta branża, ten biznes ma ograniczone możliwości wzrostu, czyli że no, coś tam na tym zarobią, ale niewiele. Politico to właśnie kontruje tak. W 2011 tak mówili, tak? Więc Politico to kontruje taką uwagą, ile firma Alphabet, czyli właściciel Google'a, zarobił na tym z zeszłego roku. To jest tam 180 miliardów dolarów, no wszystko jednak, jakieś fawzyliony, bazylionów, tylko na samym inwigilowaniu internautów. To jest po prostu, no, wiedza o tym, kto czego szuka w internecie, jest po prostu biznesem, więc to było niedawno. No, ci ludzie dalej są aktywni zawodowo i dalej są wybitnymi specjalistami od internetu oczywiście. Wszyscy ci, którzy mówili, że monopole, bo naprawdę to była długo taka teoria, że po prostu internet przez samą swoją naturę, przez samą swoją technikę zapobiega tworzeniu monopoli, że monopoli w ogóle nie będzie. Tak, to był taki dominujący pogląd przez kilkanaście lat. Więc społeczeństwo popełniło fatalny błąd, że pozwoliło jednak swojemu tworowi, jakim jest internet i technologie, rozwijać się samemu. No i teraz pytanie, czy uda się to odzyskać kontrolę nad tym. No właśnie, to jest pytanie, które jest otwarte, można gdybać w tą stronę, można gdybać w tamtą, ale jednak trzeba właśnie przypomnieć o tym, że kapitalizm już miał podobne fazy i jednak tamte gigantyczne firmy sprzed 100 lat, sprzed 50 lat udawało się. Miejmy nadzieję, że teraz też się uda. Mamy kolejne pytanie, ta przyszłość jeszcze do nas wróci w rozmowie, tym bardziej, że ona jest tutaj też na tablicy. Natomiast wracając do Lema, pan użył takiego sformułowania, które wyrasta z jego takiego chyba technicznego umysłu, że społeczeństwo jest układem zwrotnym. Ukradnięto z cybernetyki. To nie jest myśl humanisty, to jest myśl po prostu człowieka, który myśli o układzie mechanicznym.
Znaczy, Lem przeżywał, wczesny Lem przeżywał taką fascynację cybernetyką. Rzeczywiście, kiedy oczywiście też znowu wynaleziono przez Amerykanów, i ponieważ to jest nauka o sterowaniu właśnie układach, między innymi o sprzężeniu zwrotnym, więc przez chwilę się cybernetyka dawała taką nadzieję, że wszystko się da w ten sposób opisać, i że w ogóle całą socjologię czy psychologię da się w ten sposób jakby uprościć, sprowadzić do takich prostych monopoli matematycznych, modeli matematycznych, przepraszam, już tak mówię za dużo, to słowo monopol, mam monopol na moje mówienie o wszystkim chyba na literę M, to też jest lwowska anegdota, więc przepraszam, modeli chciałem powiedzieć, przy pomocy prostych modeli matematycznych, no i napisał taką książkę popularyzującą to, czyli Dialogi w 58 chyba, natomiast szybko tego odszedł, bo jednak, no, to jest model, ale powiemy tak, ale niewiele z tego wynika. Ale też, bo tak, trochę trzymam to pytanie o Anny Huether odnośnie tego, że wykazał się geniuszem, jeśli chodzi o wizję przyszłości, na przykład e-booki. I teraz ten człowiek, który z jednej strony trochę ulega czasom, trochę zakładam, że to jest jego też umysł, jakby technicyzuje takie spojrzenie na człowieka, jakby no, patrzy na niego trochę jak na maszynę, stąd jakby te wszystkie rzeczy o robotach, ale też silnie, można powiedzieć, ja pamiętam chyba najlepiej, i to mnie zawsze też jakby poczytywałem sobie za taką, jakby to powiedzieć, różnicę pomiędzy wszystkimi, którzy widzieli Lema jako tylko człowieka od science fiction, że on miał też kilka dobrych książek, takich jakby to powiedzieć obyczajowych, Szpital Przemienienia, i jakby tam jest bardzo dobra, można, bardzo dobry opis człowieka, bardzo dobra humanistyka. I teraz wracając do Anny Huether, że on też musiał mieć dobrą świadomość jakby tego, natury człowieka, że był w stanie na przykład przewidzieć właśnie telefon, e-booki, że wiedział, jak te wynalazki się będą rozwijać, że gdzieś jakby w tym swoim dystansie był jednak jakoś tam proroczy, nie? Tak, oczywiście. Znaczy, on jednak był wszystkożercą, to znaczy, gdyby Szpital Przemienienia mógł się ukazać zaraz po tym, kiedy go napisał, to prawdopodobnie w ogóle pisałby właśnie tego typu powieści. Tak? Wspominaliśmy go jako człowieka, który w młodości miał kilka utworów fantastycznych. Natomiast no, życie, komunizm, no powiedzmy, to szczerze go pchnął w tą stronę. Generalnie pisanie o robotach było troszeczkę bezpieczniejsze. I tak nie do końca, ale ogólnie. Po prostu więcej można było o nich napisać. No często oczywiście te roboty są po prostu metaforą. Natomiast no już kiedy pisał zupełnie młodzieńcze książki, jednak był po lekturze Dostojewskiego, Tomasza Manna, więc jako pisarz był ukształtowany trochę przez amerykańskich fantastów, których już wtedy znał, ale trochę też przez wielkich mistrzów XIX wieku. Konrada na przykład, przecież to opowiadanie, które jest o Pirksie, które zostało sfilmowane jako test pilota Pirksa, no nie oceniajmy, ale to nie Lem właśnie tylko Marek Piestrak. W każdym razie no, ono jest dosyć wyraźne, znaczy jeżeli czytamy samo opowiadanie oczywiście, bo w filmie może tego nie widać, ale jest to bardzo silnie inspirowany Lordem Jimem. Tak, po filmie może tego nie zgadniemy, ale po opowiadaniu już bardzo. Więc on no, uprawia tą fantastykę, ale sięgał po mistrzów, którzy tą duszę ludzką przejechali w tej nazad i powyciągali z niej niezwykłe rzeczy, jak Dostojewski, jak Konrad. No i oczywiście też bardzo interesowała go humanistyka, dużo o tym czytał, no i dużo o tym wspierał, rozmawiał, dyskutował ze swoim sąsiadem, Janem Błońskim, profesorem, jednym z no, mistrzów polonistyki, no i w ogóle ze swoimi znajomymi pisarzami z Krakowa, wśród których trochę było wybitnych literatów, a nawet prezes Związku Literatów, Jan Józef Szczepański, jeden z jego najbliższych przyjaciół, więc to nie jest tak, że on żył wyłącznie w środku tych maszyn. Raczej tak, że on to w harmonii nie łączył, co jest no niesłychanie unikalnym zjawiskiem na skalę światową po prostu. Znaczy pisarz, który równocześnie rozumie, jak działa robot, kosmiczny łazik, co on tam robi w tym kosmosie, i równocześnie zna historię literatury francuskiej, to jest rzadka cecha. Która rzeczywiście była. Tutaj Łukasz, wracę do takiej, Łukasz Wojdyga, do takiej anegdoty, że o Filipie Dicku, który w pewnym momencie, no, jakby poczytuje się to za, tyle ile znam tą anegdotę, poczytuje się to za
za jakąś jego neurozę. On myślał, że Lem jest po prostu pewnym pomysłem propagandystów radzieckich, którzy jakby chcą, nie ma, atakować jakąś tam wyobraźnię polityczną, czy też taką popkulturową w Stanach, jakby twierdzą, że tego nie może napisać jeden człowiek. Chęcią pan pewnie zna tę anegdotę, jakby dowiedziałbym się, czy ona jest po prostu prawdziwa. Jest. Po śmierci Dicka, jego, nie pamiętam teraz nazwiska, ale znaczy redaktor, który opracowywał, znaczy, który opracowywał jego spuściznę, no, odnalazł donos do FBI na Stanisława Lema, który nie wiadomo, czy Dick go wysłał, ponieważ Dick rzeczywiście właściwie przez całe życie borykał się z jakąś niezdiagnozowaną chorobą psychiczną, którą bardzo sobie jeszcze wzmocnił uzależnieniem od narkotyków. No i w najgorszej fazie jest w latach 70., w którym skądinąd właśnie Dick rozmawia z twarzą na niebie, która do niego wydaje mu jakieś polecenia, kontroluje jego myśli. Poza tym w pewnym momencie doszedł do wniosku, że jest starożytnym Rzymianinem, żyjącym w starożytnym Rzymie i w ogóle, że starożytny Rzym istnieje do dzisiaj, a cała cywilizacja jest halucynacją. Już troszeczkę mu wtedy jakby stracił kontakty z rzeczywistością. No i właśnie w 74 chyba napisał taki właśnie donos do FBI, który nie wiadomo, czy wysłał. To jest bardzo tym interesujące, ponieważ z kolei przez ustawę o wolności dostępu do informacji ten autor, który to wydał, przepraszam, uciekło mi to nazwisko, wystąpił do FBI o te donosy Dicka i odnaleziono donosy Dicka na innych pisarzy fantastycznych, ale akurat nie ten. Także pytanie, znaczy prawdopodobnie, znaczy Dick wtedy mógł mieć tak zaawansowaną chorobę, że uznał, że skoro i tak mu te służby grzebią telepatycznie mu sprawdzają, co on ma w biurku, no to po co pocztę fatygować? Napiszę ten donos, schować go do szuflady, służby sobie i tak same. Symbolicznie go wysłał. Wiadomo, czego wysłał, natomiast te argumenty Dicka były bardzo ciekawe, zaczynając od tego, że przecież w ogóle nazwisko Lem wygląda jak jakiś skrót typowo marksistowski, no Lenin Engels Marx zapewne, prawda? Więc te argumenty Dicka, że jeden człowiek nie może po prostu tyle rzeczy wiedzieć, tyle rzeczy umieć, no coś w tym jest, no. Sam się dał przekonać, znaczy niby kogoś tam spotkałem w tym Krakowie, ale to mógłby się wynajęty aktor, no, podstawiony. Panie Wojciechu, to też jest moje osobiste pytanie, bo myślę sobie tak, że Dick też on miał taką, jakby to powiedzieć, on sam przecież jest pisarzem i to dobrym pisarzem fantastyki, natomiast fantastykę trochę się uznaje za taki podgatunek w gruncie rzeczy literatury. Jakby no, zestawia pan go z Dostojewskim Lema, jakby no, natomiast jakby no, gdzieś ten Dostojewski jakby większym znawcą natury ludzkiej. Ale jak się okazuje, to jakby dużo z tej fantastyki można wyczytać, w takim sensie, że czy na pewno jakby ona ma właściwie, czy ona na pewno powinna być na takim względnym miejscu. Jest William Gibson, jest iluś ludzi, którzy można powiedzieć jakby no tą przeszłość, nie tylko Lem, którzy tą przeszłość po prostu opisali, jakby mimo ona nadeszła. Znaczy w ogóle taka równoległość sytuacji Dicka i Lema jest, był taki spektakl teatralny, znaczy nie wiem, czy on wróci po pandemii w krakowskim teatrze, w Nowej Hucie, w którym współcześni aktorzy się wcielają, bo tych pisarzy, ta równoległość jest jakby o tyle ciekawa, że Dick miał pod jednym względem podobną sytuację, to znaczy on chciał pisać powieści obyczajowe, współczesne powieści o klasie średniej z Kalifornii, natomiast wydawcy nie byli zainteresowani, te powieści uważano, że są źle skonstruowane, to był wtedy taki główny zarzut, że czytelnicy nie chcą czytać takich książek, co było strasznym paradoksem, bo Dick tak samo skomponowane książki wydawał w masowych nakładach, kiedy to było science fiction. Główny zarzut wobec Dicka był taki, że w jego książkach nie ma przeważnie głównego bohatera, znaczy jest kilka osób i narracja jest prowadzona równolegle. Czy jest tam, to się chyba nazywa wielokrotny narrator subiektywny, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie w kolejnych rozdziałach po prostu kto inny jest bohaterem. Amerykanom się to wtedy nie podobało, bo chcieli mieć historię taką, że to on tutaj, ten ktoś ma jakieś przygody od początku do końca i odnosi sukces na koniec, ratuje świat na przykład, natomiast Dick opisywał historie, w których nie ma bohatera, co w ogóle jest częstym rozwiązaniem dzisiaj.
Więc on miał trochę pecha, że się rozminął ze swoimi czasami. W każdym razie no, przeżył taki straszny, pokazujący moment. Musi być straszny dla niego psychicznie, może odpowiada też za jego właśnie no, uzależnienia, że po prostu jego agent literacki mu odesłał cztery maszynopisy jego czterech powieści właśnie obyczajowych, po prostu mówiąc, że on próbował ten zainteresować wszystkich wydawców, jacy są w ogóle w Stanach Zjednoczonych i ani jeden z tych wszystkich po prostu nie wykazał najmniejszego zainteresowania, więc po prostu już mi więcej proszę tego nie przysyłać, tego typu książek, natomiast każdą ilość science fiction wydrukujemy na pniu. Dostaje taką przesyłkę gdzieś na początku lat 60. No strasznie się tym zajmuje, ale jednocześnie dalej pisze to science fiction, bo nic innego już nie umie, już umie tylko pisać. Przy czym dla amerykańskiego pisarza science fiction sytuacja jest o tyle gorsza, że wtedy, w latach 60. pisanie science fiction oznacza pisanie za dużo gorsze stawki niż, znaczy poważne wydawnictwa nie chcą tego drukować, więc Dick był skazany na wydawcę, który strasznie rolował tych swoich autorów, To jest dosyć smutna historia, więc Lem na przykład miał tą przewagę, że jego bardzo szybko doceniło i zaczęło chołubić krakowskie wydawnictwo literackie i bardzo dużo zawdzięczamy my jako czytelnicy temu, że takiego wynalazcę, takiego wydawcę sobie Lem znalazł. Więc na przykład to jest ta zabawna sytuacja w różnicy między tymi ustrojami, że w Polsce nagle ten okazało się, że pod jednym względem lepiej traktował pisarzy. W każdym razie generalnie rzeczywiście równoległość tych, to są strasznie różni ludzie, pisali w strasznie różnym stylu, ale obaj byli zmuszeni przez ustrój swojego państwa. Ustrój traktowany tak bardzo ogólnie, gospodarczo-polityczny, do pisania nie tego, co woleliby pisać. Zupełnie inne były metody tego zmuszania, zupełnie inne były powody, ale wyszło na to samo, że obaj pisali science fiction wbrew swojej woli, przy czym oczywiście całe te ograniczenia były anachroniczne. Znaczy dzisiaj Dick mógłby pisać jedną z tych powieści w końcu wydano za jego życia, kiedy stał się sławny, a teraz wydano je wszystkie. No one są takie fajne. Znaczy w ogóle o co wtedy chodziło tym wydawcom, którzy to odrzucali? To właśnie trzeba już wejść w psychikę amerykańskiego redaktora w roku 1959. Ja nie umiem, bo no saporu jestem innym człowiekiem. No ale po prostu uważa, że to jest niedrukowalne. Przy czym no też jedna z tych sztuk, właściwie dwie z tych sztuk, znaczy wystawiane też w Polsce, no bo one są też adaptowane teraz teatralnie, są bardzo, bardzo ciekawe. No przede wszystkim Wyznania Ugarza, Confessions of a Crap Artist, to jest chyba najlepsza z tych. Ale wpadłem za daleką dygresję, miało być o Lemie, a nie o Dicku. Natomiast o pisarzach fantazji. Zakończę jednak tym, że pod jednym względem to porównanie jest niesprawiedliwe dla Lema, ponieważ Lem naprawdę był strasznie mądrym, strasznie oczytany, strasznie inteligentnym człowiekiem, a na przykład wiedza Dicka i o naukach ścisłych, i o filozofii była bardzo powierzchowna, zwłaszcza w porównaniu z Lemem. No niemniej jest coś takiego fantastyczne, co sprawia, że teraz czytam jakieś opowiadania Lafertiego, że ci ludzie są w stanie bardzo szybko przez jakieś, tak jak na przykład gdzieś tu się pojawił kongres futurologiczny, który jest no, kpiną, można powiedzieć, Maciej Będzisz to pisał, że Lem doceniłby czarno-humorzasty potencjał kongresu futurologicznego, który odbywa się właśnie na świecie. I tam jest, jeśli już zrównać jakby te wszystkie inteligencje, jakby wiedzę Lema, Dicka, nie wiem, Gibsona, jeszcze tego Lafertiego i tak dalej, to oni w bardzo taki prosty, takim skrótem można powiedzieć, przy użyciu sporej jakby takiego skoku wyobraźni, są w stanie bardzo szybko zdiagnozować społeczeństwo. Tam jest przecież w kongresie futurologicznym wszyscy są wszyscy są znarkotyzowani. Teraz jak się patrzy na popkulturę, na którą pewnie Lemby też narzekał, no to jakby to popkultura w zasadzie, jak ja cię włączam Netflixa, no to ona po prostu wielbi narkotyki. I teraz jakby to powiedzieć, no skąd ta przemyślność właśnie w tej fantastyce, która tak szybko jest w stanie tego typu rzeczy wyłapać na kilkadziesiąt lat wcześniej. To pytanie do pana. Ja będę jednak bronił pewnej wyjątkowości Lema, znaczy jego wizje przyszłości były dużo bardziej trafne. Nie były takimi prostymi ekstrapolacjami. No na przykład w fantastyce wielu autorów wymyślało sobie, że miasta przyszłości będą mieć ruchome chodniki. Te ruchome chodniki na ulicach są jakieś takie często obecne. Na lotniskach takie są. No właśnie, tylko w paru miejscach takie coś mamy, ale rzeczywiście byli pisarze, którzy mieli całe miasta złożone w ogóle wyłącznie z takich ulic. No nikt tego nie zrobi. Właściwie jak się zastanowisz na tym, jak bardzo to jest bez sensu od strony technicznej, to właściwie Lem po prostu unika takich. Pewne pomysły były bardzo popularne w science fiction, czy tam latające samochody na przykład. Latających samochodów też nie ma. No drony zaraz będą.
Ale jednak to właśnie tak, one tak ciągle zaraz mają być, nawiasem mówiąc. To znaczy w ogóle Amazon ogłosił, że za Amazon 10 lat temu ogłosił, że za 5 lat będzie dostarczać paczki dronami. No i gdzie są te paczki dostarczone dronami? Właśnie cały ten pomysł, że paczki będą dostarczone dronami właśnie z takim... No, znaczy właśnie co jakiś czas wszyscy dziennikarze się rzucają na jakąś taką zapowiedź, że Elon Musk zapowiedział tamto, ktoś inny zapowiedział siamto, a czasami pewne technologie w ogóle wiadomo, że one nie bardzo wypalą. No tak jak te autonomiczne samochody, one ciągle mają być i ciągle ich nie ma. To znaczy, kiedy już Uber już ileś tam razy zapowiadał, że zastąpi kierowców tymi samoczynnymi samochodami i ciągle tego nie robi, bo pewne rzeczy jednak tak naprawdę nie są tak, po prostu nie są możliwe. Albo są, byłyby możliwe, ale są skrajnie nieopłacalne. Nie, 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 do takich technologii, które się po prostu jednak nie przyjmą. Panie Wojciechu, to nas trochę odsuwa od Lema. To nas trochę od Lema odsuwa. Jeszcze Łukasz zadaje takie pytanie trochę podsumowujące, można powiedzieć. Co by pan polecał? Tylko gdzieś muszę znaleźć to pytanie. Ach, właśnie jest. Tak, chyba już się widzę na ekranie. Co by pan polecał, żeby się nie odbić od twórczości Lema? Jako polecasz, to jestem w ogóle słaby, ale to też jest noc wydawnictwa literackiego, które przyjęło pod swoje skrzydła bardzo słusznie Jacka Dukaja, którego kilka książek swoim rozmachem intelektualnym, no moim zdaniem jest w tej samej klasie, co ja nie wyduszę z siebie nigdy, że coś jest lepsze, także mam nadzieję, że Jacek Dukaj się nie obrazi, kiedy powiem, że to jest powiedzmy ta sama kategoria wagowa, co już jest rzadkie. No i ze światowej fantastyki, trochę tam z przyjemnością przeczytałem na przykład te zagadnienie trzech ciał Sirsina Liu, ale to moje porady tutaj będą strasznie banalne. Marsjanin jest fajny, Uira, no ten sfilmowany, trochę tego jest, ale właśnie jakby... Notuję. Nie, więc moim zdaniem z Polski dzisiaj to tylko Dukaj albo aż Dukaj. No i osoba z zupełnie innej orbity, bo pisząca w zupełnie innym stylu, ale z porównywalnym talentem, podobnie zasługująca na międzynarodową sławę, to jest Andrzej Sapkowski, a to jest zupełnie inny rodzaj. Lem w zasadzie nie ruszał fantazy, a Sapkowski z kolei praktycznie tam poza żartobliwymi utworami praktycznie nie wchodzi w science fiction, więc to są... To taki temat literacki, natomiast gdzieś wracając do takiego naszego kongresu futurologicznego, jakby tego najmniejszego, a mimo to z jakąś powagą, bo gdzieś spotkałem się z takim zdaniem, że i pan o tym mówił, że te wszystkie jakby wyobraźnia co do technologii, ona jakby strasznie przyspieszyła w latach 50., 60. Mieliśmy latać samochodami, jakby chodniki miały się faktycznie same, to są Jetsonowie, ta kreskówka, to wszystko miało samo się jakby, ta technologia miała sprawić, że my naprawdę już będziemy się teleportować gdzieś w okolicach XXI wieku. I nagle weszliśmy w ten XXI wiek i było przez moment nudno. Można powiedzieć, że wydarzył się tylko jeśli chodzi o technologię internet, trochę komórka jakby jest takim emanacją, można powiedzieć, tego internetu, który ma się bardzo blisko siebie, ale jak się popatrzy na horyzont, o którym się jakby taki technologiczny, o którym się mówi, to gdzieś tu jakby padło takie pytanie o te odkurzacze, o taką jakby sztuczną inteligencję. Można powiedzieć, że te autonomiczne pojazdy, no to jest kwestia tego 5G, jeśli pojawią się te wszystkie czujniki. Nie, to nie jest tylko 5G, to jest, znaczy ja w ogóle jestem entuzjastą takiej pesymistycznej hipotezy owoców, nisko wiszących owoców, to znaczy lata 60. Także 50, ale przez 60 są, no jak się czyta po prostu kolejne odkrycia z kolejnych lat, że tam pierwszy przeszczep serca, pierwsza sieć komputerowa w naszym kontekście, to lata 60 rzeczywiście po prostu co roku następuje jakieś przełomowe odkrycie, pigułka antykoncepcyjna nagle zmienia świat i wydawało się, że kiedy wtedy ludziom mogło się rzeczywiście wydawać, że liniowa ekstrapolacja jest taka, że w roku 2000 to już miały być stałe bazy na Księżycu, tak jak no film, właśnie na 2001. Natomiast to nagle się zatrzymuje w latach 70. i to jest fascynujące pytanie, co się stało, że ten postęp przestał tak zasuwać, zatrzymał się praktycznie rzecz biorąc. Mhm. Ja jestem zwolennikiem pesymistycznej hipotezy nisko wiszących owoców, że wyzbieraliśmy wszystkie te owoce, które łatwo było urwać.
Widzimy, że tam wyżej wiszą jakieś inne owoce, już nie mamy do niej drabiny, jak je zebrać i w ogóle nie wiadomo, czy kiedykolwiek tą drabinę będziemy mieli. Więc na przykład, jeśli chodzi o autonomiczne samochody, to wielu specjalistów od sztucznej inteligencji, których książki recenzowałem w gazecie, twierdzi, że one po prostu nigdy nie nadejdą, ponieważ sztuczna inteligencja jest bardzo ograniczona. To znaczy generalnie w latach 60. rzucili się między innymi badacze do pracy na tak zwaną mocną, dzisiaj tak to nazywamy, mocną sztuczną inteligencją. To pierwsze urządzenie nazywa się Perceptron, które i z tych pierwszych prognoz, co będzie mógł zrobić udoskonalony Perceptron, wydawało się, że rzeczywiście w 2000 roku to już będzie taka machina, jak właśnie jak z filmu Odyseja Kosmiczna 2000, która właśnie tam się, jak wiadomo, buntuje przeciwko tym astronautom, bo dochodzi do wniosku, że to oni są problemem. Mamy dzisiaj potężną sztuczną inteligencję, ale ona na pewno nie miałaby tego zrobić. Znaczy sztuczna inteligencja jest bardzo głupia w dzisiejszych czasach, ponieważ w ogóle pracę nad tą silną zarzucono i obecnie właśnie jest tylko słaba sztuczna inteligencja, tak zwana, czy machine learning, która potrafi rozwiązywać bardzo proste, znaczy potrafi rozwiązywać, no czasami fascynujący sposób rozwiązywać, a jednak tylko proste zagadnienia, nie potrafi działać uniwersalnie, czyli proszę zauważyć, że podczas takiej czynności właśnie, w którym mamy udowodnić, czy nie jesteśmy maszyną, jesteśmy proszeni o rozpoznanie na zdjęciu hydrantów, rowerzystów, pieszych albo znaków drogowych. W ogóle w ten sposób uczymy sztuczną inteligencję zresztą, ale to pokazuje, że to jest używane jako test, ponieważ sztuczna inteligencja tego nie przejdzie. Sztuczna inteligencja nie umie rozpoznać na zdjęciu rowerzysty. No to po prostu autonomiczne samochody, jeżeli w ogóle, to tylko jeżdżące po bardzo takich preprogramowanych trasach, to znaczy typu właśnie jakiś, no powiedzmy w komunikacji publicznej, ale takie, że będą jechały 20. Generalnie jako alternatywa dla normalnego samochodu osobowego, który pokonuje arbitralną trasę, to znaczy taką, że od dowolnego punktu do dowolnego punktu, jesteśmy dzisiaj technologicznie tego tak samo dalecy jak 10 lat temu. Znaczy to ciągle się wydaje, że jest gdzieś niedaleko, ale w praktyce okazuje się, że to jest sztuczna inteligencja, że nie rozpozna rowerzysty. Więc to nie jest kwestia tylko 5G. To jest kwestia tego w ogóle, że sztuczna inteligencja nie działa w taki sposób. Znaczy nie może zrobić tego, co pisarze science fiction wydawało mi się, że będzie mogła robić. Ale pan powiedział o jednej rzeczy, jakby z tą, że zarzucono. Przyznam, że nie znam jakby tych jakby faz głębokości tej sztucznej inteligencji, ale że zarzucono pracę nad tą głęboką sztuczną inteligencją. Czyli jak rozumiem, takim sposobem odtworzenia inteligencji ludzkiej, który by pozwolił jakby jej działać samodzielnie. A dlaczego zarzucono? No bo to nic nie dawało, to znaczy właśnie to jest, bo w ogóle to jest jedna z tych zagadek, co się stało w latach 70., że ten postęp tak nagle gwałtownie wyhamował i trzeba na przykład też właśnie wstrzymać loty na Księżyc i tak dalej. Jedna z odpowiedzi jest taka, że to się robiło coraz droższe i po prostu zaczęło brakować na to pieniędzy nawet Stanom Zjednoczonym czy nawet Związkowi Radzieckiemu, który wydawałoby się, że przynajmniej nie musi myśleć o pieniądzach. Natomiast, no i tak samo było z tą sztuczną inteligencją, to znaczy mnóstwo ludzi się na to rzuciło, badacze, na rozwijanie tej mocnej, tej tak zwanej symbolicznej i no i jakby nie było rezultatów, nic nie dostarczali, a w życiu akademickim trochę tak jest, że jak wszyscy się na coś rzucą, mają złamane kariery, to potem następnie studenci omijają to i idą zupełnie gdzie indziej, więc w ogóle sama popularność określenia tak jak machine learning bierze się z tego, że po prostu przez pewien czas używanie tego skrótu, tego słowa artificial intelligence było takie, no takie niepopularne, że jak ktoś powiedział, że chce nad tym pracować, to na niego tak patrzyli, serio? No nie, to nie jest sztuczna inteligencja, to uczenie maszynowe. A no dobra, no to jest co innego. W każdym razie w ogóle sama ta nazwa zaczęła kompromitować. Ludzie zaczęli się wstydzić, że nad tym pracują, więc tej mocnej symbolicznej wycofano się w zasadzie całkiem, to znaczy żaden liczący się ośrodek na tym nie pracuje, natomiast popularny jest machine learning ze względu na to, że, ale to też, znaczy on nie daje takich rezultatów, jakich, znaczy on, robiłem wywiad z ówczesnym szefem właśnie sztucznej inteligencji w Google, który ten wywiad robiłem z okazji tego, że język polski dołączono do przekładów Google'a, do tych maszynowych przekładów, więc one rzeczywiście działają coraz lepiej, ale właśnie on sam mówił, że kiedy obserwuje swoje własne dziecko, jak ono się uczy mówić, to on widzi, że już właśnie 3-letnie dziecko jest nieskończenie inteligentniejsze od najpotężniejszej sztucznej inteligencji świata, którą dla siebie zbudował Google. Po prostu sztuczna inteligencja, taka jaką mamy obecnie, jest jednak bardzo inteligentną, ale znaczy bardzo dobrze wytresowaną, ale nadal papugą, jest kompletnie bezmyślna. Panie Wojciechu, jakby są takie dwa wątki w tej rozmowie, które wychodzą z tego, co pan mówi. Jeden to
taki, jakby nie musimy go kontynuować, bo chyba pytanie Maćka jest tutaj Benisza ciekawsze, że no to dlaczego ludzie się tego tak boją, tej sztucznej inteligencji? Dlaczego ludzie jakby, dlaczego ludzie przywiązują, jak, dlaczego... Już jest jeszcze krótsze, a noża się też należy bać. To nie jest przecież kwestia, to nie jest kwestia tego, co potrafi sztuczna inteligencja. Natomiast w ogóle ja przypominam, że moim zdaniem odpowiedzi są zawsze, znaczy nie są w technologii. Znaczy ta technologia ani tak naprawdę nie jest problemem, ani nie jest rozwiązaniem. Problemem i rozwiązaniem są na innym poziomie, w innym miejscu. To politycy psują sytuację, więc to politycy zaniedbali chronienie klasy średniej i... No właśnie, bo żeby przeczytać pytanie dla tych, którzy być może słuchają, a nie patrzą, bo Maciek mówi, że sztuczna inteligencja niby jest głupia, jak pan twierdzi, ale wystarczająco kumata, żeby wykosić tysiące ludzi z klasy średniej z rynku pracy w sektorze usług. I pan, jak rozumiem, podaje za propozycję ochronę rynku pracy przez politykę. No, tak, przez politykę. Tak, to jest jedyne wyjście. Zawsze to było jedyne wyjście w historii. Znaczy innego tak naprawdę nie ma i sobie ponownie o tym jakby przypominamy. Natomiast rozwiązań technologicznych, znaczy technologia tego ani nie psuje, ani nie naprawia, to wszystko psują politycy, tak ogólnie. Tutaj mamy pytanie, pytanie o Lema, natomiast proponuję chwileczkę poczekać i jakby zająć się jeszcze tą technologią, bo pan mówi, że panie Wojciechu, że w latach 70. wygasła taka wynalazczość, ale przecież wystarczy włączyć codziennie gazetę, jakby być może te gazety się też popsuły. Tak. Słyszy się tak o robotach, które będą wędrowały po żyłach i będą usuwały z nich cholesterol. Można spokojnie trafić na tego typu artykuły, jakieś opracowania. Nie wiem, jak to wygląda w pismach typu Nature. Mówi jakby, w tej chwili trwa jakiś gigantyczny, tak się mówi, na to hype, na te kryptowaluty, które są przyjmowane powoli przez banki centralne, co oznacza tak naprawdę, że każda jedna potencjalna złotówka będzie jakby zawsze... Nie są przyjmowane przez banki centralne. Znaczy banki centralne wydawały rekomendacje, jak je opodatkować, transakcje na tym, ale nadal nie funkcjonują. Znaczy ja też właśnie jestem sceptyczny, jeśli chodzi o kryptowaluty, w takim sensie, że... Tylko wie pan, panie Wojciechu, bo jakby to są takie jakby kolejne przykłady tego, że dla człowieka, dla takiego czytacza gazet można powiedzieć, że nagle się wydaje, że... Zacznijmy od tego, że nie gazet, tylko portali. No i portale gonią za klikalnością i portale oczywiście nakręcają ten hype, a poza tym są różne mechanizmy jakby promujące optymizm. Znaczy z różnych powodów bardziej się opłaca robić portal, dlatego że chcemy pozyskiwać reklamy firm technologicznych, więc łatwiej zrobić portal, który będzie strasznie się podniecał tymi sensacjami. Zobaczmy, ile już tych hype'ów było, które były kompletną nabójdą. No, czego nam nie obiecywano, że co będzie można robić z drukarkami 3D? I to było jakieś 10 lat temu w ogóle. I było takie coś, że w ogóle, no już ja już miałem nawet znajomych, którzy już kupowali te drukarki, myśląc, że nie, że będą sobie na nich drukować samochody. Bo już takie, ciągle były takie teksty, że samochód można wydrukować na drukarce 3D. No i no, ktoś Państwa ma drukarkę 3D, czy to jest w ogóle do czegoś potrzebne? Portaleza już się wycofała. I do czego używacie w tej bibliotece? Używamy do, to też jakby z Łukaszem moglibyśmy porozmawiać, faktycznie obydwaj prowadziliśmy takie zajęcia i tu trzeba pozdrowić 13-latka, który do nas przyszedł i te zajęcia po prostu zrobił. I dzieciaki sobie coś z własnych albo tworzonych samym wzorów drukowały, ale był też na przykład pan, który sprawdzał, czy jest mu się to w stanie przydać do interesu. Ktoś sobie drukował jakieś klocki do domu, także... No więc klocki, natomiast są wszystko zabawki, no główkę mistrza Jody, to znaczy to był główny hit drukarek 3D, że można wydrukować główkę mistrza Jody, orety, ale obiecywano nam w ogóle, kurczę, nie wiadomo jakie cudawianki z tych drukarek. Praktyczne zastosowanie tego jest no, w kilku bardzo wyspecjalizowanych rzeczach, ale szary człowiek z tego nic nie ma. Natomiast Portaloza, też pamiętam te lata, no pisałem z tego kpiarskie felietony, więc może jakby pan mnie czytał, a nie tych innych, to by rzadziej był pan zaskoczony. Ale no, jest mniej niż tamtych. Więc generalnie po prostu właśnie nakręcają to te ciągłe sensacje, ale właśnie te obietnice, że autonomiczne drony będą dostarczać paczki, nie przygotowałem się, nie robiąc notatek, ale po prostu już dużo więcej niż 5 lat temu minęła data tej zapowiedzi, że to za 5 lat. I tak samo te autonomiczne samochody, to jest też ciągle coś, co wraca, to ciągle, a ciągle mamy tylko w gruncie rzeczy znaczy adaptacyjny tempomat i asystenta parkowania i tego typu ułatwienia, co nie jest autonomicznym samochodem. Znaczy to jest, te technologie coś tam potrafią, oczywiście ja nie twierdzę, że nie ma postępu, ale to, co z tego robi Portaloza i te ich zapowiedzi, że za parę lat ta technologia wszystko odwróci, to jest zazwyczaj jednak bójda. To znaczy bardzo, bardzo biją tą pianę, ale nawet w rzeczywistości, no na przykład ciągle ludzie się powołują na prawo Moore'a,
że tam się tam podwaja możliwości tych układów, podczas gdy już sam mur chyba z 5 lat temu ogłosił, że ono przestało w ogóle obowiązywać, przestało działać. No i rzeczywiście, jak laptop, którego kupi się teraz, no kiedyś rzeczywiście tak było, że każdy kolejny model komputera był taki skokowo lepszy od poprzedniego. Ja przeszedłem to wszystko, przechodziłem te rewolucje od komputera 8-bitowy, 16-bitowy, 32-bitowy i tak dalej. I to by wtedy rzeczywiście skok. No, mieć kartę graficzną wspomagającą animację 3D i jej nie mieć, no to zupełnie inne gry się gra. Ale teraz to wszystko jest takie same, znaczy te kolejne komputery są w zasadzie inne. Ale to ja wciąż, może jako taki ofiara portalozy, no gdzieś jednak wspomnę o tym, że chyba ze 3 dni temu czytałem artykuł, że nie wiem, czy nie Wojsko Polskie, że zamawia, jakby ogłosiło przetarg na komputer kwantowy. Te komputery kwantowe, no to jest ewidentnie prawo Mura, w takim sensie, że te... Nie, prawo Mura dotyczyło tylko i wyłącznie układów scalonych, także właśnie czy komputery kwantowe spełnią ten hype, który się na nich czeka, to też jest. Na razie ciągle te komputery kwantowe, które demonstrowano, to ciągle jest proof of concept, czyli czegoś, co by tak naprawdę realnie działało i realnie dostarczyło tych wszystkich rzeczy, których po nich oczekujemy, też ciągle nie ma. Znaczy, to są ciągle prototypy. Znaczy te rzeczywiście działające są za słabe, żeby coś z tego wynikało, a takie, że tam się mieści ich możliwości się mierzy w jednostce zwanej qubitem i są takie bardzo konkretne argumenty, że nigdy się nie da przekroczyć, nigdy się nie da ich zrobić tyle, żeby to zaczęło mieć realne znaczenie, bo po prostu problemy z chłodzeniem tego są takie, że zaczyna nam taka bardzo podstawowa fizyka uniemożliwiać chłodzenie bardziej złożonych układów, więc być może w ogóle nigdy nie będzie działających, albo być może okaże się, że takie są te ograniczenia, że na przykład musiałby być w kosmosie ten komputer, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie to znowu jest coś, co może zadziała, może nie zadziała, ale na razie to jest tak, bardzo jest takie ogólne na to określenie w technologiach vaporware, czyli to nie jest ani software, ani hardware, tylko ironicznie coś zrobionego z pary na razie i to coś takim waporem jest. Znaczy może kiedyś będzie, że nam się mówi, że za 1,5 roku to już będzie taki super, no ale i większość rzeczy, które pan dotąd wymienił, to są właśnie takie, zobaczcie, taka nowa technologia zrewolucjonizuje to czy tamto. No, ale nie zrewolucjonizowała, a ma zrewolucjonizować od 10 lat. No. Tak, to znaczy, to nie, trochę może jakby pan mnie tak naprawdę wylał mi pan wiadro zimnej wody na głowę, natomiast z drugiej strony myślę sobie, to w takim razie, czy jedynym tłumaczeniem do takiego hype'u właśnie, do takiej mody, jakby do takiego spodziewania się zmiany technologicznej jest tylko portaloza, czy też po prostu ludzie w ogóle oczekują, można powiedzieć, już jakieś zmiany i pandemia, znaczy w ogóle... Też, no jest to taka trochę powtarzamy to taką naiwną ekstrapolację, to znaczy internet dla szerokiej publiczności otwarta w 1995 roku, no i pierwsze 10 lat powiedzmy, czy pierwsze 15 lat, to jest kolejne nowe usługi, które się pojawiają, więc tak ekstrapolowano, że no na przykład w momencie, w którym piractwo pozwoliło nam ściągnąć sobie dowolny film, czy dowolną piosenkę za darmo, to wydawało się, że to samo przyniesie technologia właśnie tych drukarek 3D, że za chwilę też będziemy mogli za darmo sobie ściągnąć przepis na samochód i go sobie właśnie wydrukować. Znaczy naprawdę ludzie mieli takie z tym nadzieje. Ja pamiętam, uczestniczyłem w takich dyskusjach, no śmiałem się trochę z tych ludzi, ale pamiętam do konkretnych innych dziennikarzy, innych publicystów, którzy z taką pewnością w głosie mówili, że tak, na pewno. Niech pan nie wymienia nazwisk. Da się wydrukować. Czy w ogóle te drony, co miały tam wszędzie dookoła nas latać, to są nadal, przypominam, głównie zabawki jednak, te drony, z którymi się stykają. To są też wojskowe oczywiście, ale to szary człowiek w zasadzie nadal specjalnego zastosowania tego nie ma. Z tego nie ma. Też obietnice były, że nie wiadomo, co będziemy nimi robili. No właśnie, że wyeliminują kurierów. To była jedna z takich obietnic tego hype'u. To się w ogóle nie ziściło. No i te drony oczywiście też mieliśmy drukować na tych domowych drukarkach 3D. No dobrze, jest taka książka właśnie w ogóle, która pewnego lewicowego autora, która była bardzo głośno lansowana przez innych lewicowych publicystów, który tam napisał właśnie, że właśnie będzie można wydrukować środki produkcji na drukarkach 3D i to zupełnie zmieni kapitalizm. No to było strasznie naiwne, powiedziałbym. Też pominę może tutaj nazwiska, ale... To jakby staram się dotrzeć do... Biorę wszystko to, co pan mówi, za dobrą monetę, jakby w imieniu czytelników. Tam są też jeszcze dwa pytania, które wiszą i zaraz się zadamy, ale próbuję zrozumieć pańską wizję
takiego, pańską definicję status quo, to raczej jakby tak, no wisi nad nami wciąż pandemia, jesteśmy oczywistymi tak, ofiarami pandemii. Pandemia się przeorała, tylko czy z tego wyjdzie postęp. Ja nie wierzę w Polsce, znaczy nie wierzę w autonomiczne samochody takie, jakie obiecuje science fiction. Wierzę oczywiście w automatyczne pojazdy, które będą jeździły po zamkniętej trasie na przykład, czyli powiedzmy będą rozwoziły ludzi z hotelu na lotnisko i z powrotem w stałej trasie. To jeszcze może być. Znaczy, jeżeli ta trasa jest zamknięta, jeżeli nie będzie musiał na bieżąco się adaptować do zmieniającej się, powiedzmy, remontów drogowych i wtedy zastąpi się go żywym człowiekiem, bo sytuacja się zmieni. I też jakby, natomiast no, mi jest tego, co pan mówi, takie mam wrażenie pesymizm zwyczajnie, bo trzeba sobie wyobrazić, że za rogiem jest przegrzanie ziemi, cały czas używamy węgiel, nie zapowiada się, żebyśmy przestali jakby jako ludzkość. Te wszystkie źródła odnawialne są ułomne. Zaraz pan powie, że tu wypisałem, że ta zmiana energetyczna, że wodór czy plazma, że nie będziemy w stanie tego używać. Jednym słowem po prostu jesteśmy, jakby to powiedzieć, zaganianym takim chomikiem, jakby tak jak z pana słucham, zaganianym chomikiem, który nieustannie tam sobie jak w tym kołowrotku sobie biega, ale to niczemu nie służy. Jeszcze w dodatku mam dudny gdzieś internet nad duchem, który też niewiele wnosi. To jest pańska wizja cywilizacji. No, znaczy oczywiście no, status quo tak czy siak będzie musiał się jakoś zmienić z powodu pandemii. Natomiast nie wierzę właśnie, znaczy w to, co konkretnie nie wierzę, to te wszystkie właśnie jakieś cudowne technologie, które że sztuczna inteligencja tam, nie wiem, zastąpi lekarzy, zastąpi w ogóle, że zastąpi, zastąpi ani kurierów nie zastąpi w doręczaniu paczek, ani chirurgów w robieniu operacji. Przepraszam, bo tak się zagadałem, że muszę sobie skoczyć po coś do picia. Czy możemy zrobić maciupieńką przerwę techniczną? Spotkajmy się, proponuję 5 minut. Biegnę tylko do kuchni. Słuchajcie, może też, skoro jesteśmy wszyscy, oddaję głos, bo faktycznie sam staram się prowadzić spotkanie, będę zadawał pytanie i nie jakoś już nie próbował jakby łączyć tych wątków. Proszę zadawajcie, mam też pytanie na tablicy, którą tu postawię przed sobą i no i po prostu jedziemy z takimi pytaniami czytelników, zaraz pewnie przyjdzie pan Wojciech. Pyta pani Anna Peter. Świetnie. Pozdrawiamy pana Bartka. Postaram się wszystkie te pytania jakoś przedstawić, też między innymi z tymi na tablicy. Pan Marcin Soduł jakby gdzieś odnosi się jeszcze do tego wątku jakby takiego strachu przed sztuczną inteligencją. Boję się, że za dużo Terminatora kiedyś weszło do głowy, ale też i przypomina Skynet, czyli jakiś program, który podobno zniszczył takie wirówki do uranów w tym. Przepraszam, to było głupie, że taką małą filiżankę sobie naszykowałem. Panie Wojciechu, taka jakby proponuję, żeby naszą rozmowę, jakby tą moją aktywność trochę wyciszyć i po prostu stanę się medium dla pytań czytelników. Mamy, to jest Marcina Soduła komentarz odnośnie tego, że jakby uważa, że gdzieś, że ludziom za dużo weszło już Terminatora do głowy, to chyba odnośnie sztucznej inteligencji. No i gdzieś, natomiast jakby pisze też, że jakby gdzieś i ten Skynet, który miał rozwalać te wirówki uranu gdzieś tam w Iranie, no być może ludzie żyją takimi spiskami. Ale tu mamy konkretne pytanie. Jeżeli miałby pan zbudować jedną scenę obrazującą twórczość Lema z klocków Lego, co to by było? Pytanie jest poważne, bo mamy tutaj człowieka w Ożerowie, pana Bartka Chytera, męża pani Anny, który jest tak zwanym mafolem, Adolf fan of Lego. Mieliśmy ich wystawę, to są bardzo poważne rzeczy i zakładam, że na 100% jakby jest potrzebna też bardzo konkretna odpowiedź. No, sam Lem za swoje szczytowe osiągnięcie uważał bajki robotów i cyberiady, czyli opowieści o zawodowych konstruktorach robotów, którzy też są robotami, Trudla i Klapautiusza, czyli myślę, że zrobiłbym robota, który buduje samego siebie z klocków Lego.
Mam nadzieję, że doświadczony artysta od Lego potrafiłby coś takiego zrobić, ale robota, który buduje samego siebie, dodaje sobie jakieś rozszerzenie. Czyli takiego właśnie trudle albo klapaucjusza, a najlepiej ich obu. Czyli żeby jeden był wesoły, a drugi smutny i na przykład, nie wiem, a już ideał byłby taki, że właśnie jeden coś buduje, a drugi na to patrzy krytycznym wzrokiem na przykład. Żeby było widać, że się kłócą o to. To jest istota społeczeństwa. To mogłyby nie być roboty, tylko ludzie po prostu. Tak, tak. Cyberdiada oczywiście jest też wielką metaforą spojrzenia Lema na ludzi, na społeczeństwo, ale ogólnie to jest o robotach budujących roboty i czasami budujących też siebie. Te roboty też czasami robią takie rzeczy. Łukasz Wojdyga, widzę, tutaj podbija jakby wątek kosmosu. To jest chyba jakby przy śmierci, zakładam, że kiedy OL... Właśnie akurat jeśli chodzi o te pomysły, znaczy ja przepraszam znowu za moje cyniczne podejście, ale Elon Musk moim zdaniem, znaczy mi przypomina takich XIX-wiecznych aferzystów właśnie, którzy obiecywali tam, że budują tam jakieś kolonie nami w Mississippi, czy no, były takie, znaczy Elon Musk sztucznie zawyża akcje swojego przedsiębiorstwa, które po prostu nie jest tak udanym biznesowo jak te jego elektryczne samochody nie są ani tak popularne, ani tak dobre jak elektryczne Toyoty czy Volkswageny, więc akcje Tesli są sztucznie zawyżone dzięki temu, że on ciągle nakręca tego hype'a. Od iluś tam lat media są pełne tych tekstów, co to on nie wymyśli, natomiast moim zdaniem nie będzie żadnego miasta na Marsie za mojego życia, także za państwa życia, tak samo jak te kolonie w Mississippi, których akcje sztucznie zawyżano na giełdzie tam francuskiej czy londyńskiej, też nigdy w ogóle nie powstały. Więc ja w ogóle nie wierzę w to. Znaczy może będzie jakiś, może będzie nawet jakiś jeden lot załogowy, nie wiem, ale w te miasta, w te kolonie zupełnie. Zupełnie tak. Tutaj też jakby to jest ciekawy taki wątek, który Łukasz snuje. Z Lemem lataliśmy do gwazd, właśnie literatura pchała ludzi w kosmos, inspirowała dzieci wybudować rakiety, a dzisiaj dzieci chcą być youtuberami. Gdzie się zgubiliśmy? Ale to też nie dotyczy tylko Lema, znaczy ogólnie nastąpił odwrót od tego typu fantastyki. Właśnie dlatego Marsjanin był takim zaskoczeniem, że nagle znowu mamy powieść o facecie, który poleciał na Marsa i potem film o tym, bo sam ten temat był jakby wyszedł z mody, więc generalnie to jest właśnie ta jakaś zapaść cywilizacyjna, którą nasza tajemnicza strasznie zapaść, którą nasza cywilizacja doznała w latach 70. i oczywiście to znalazło też odzwierciedlenie w science fiction. Bardzo szybko właśnie z książek o lotach na inne planety przeszliśmy do książek o jakichś dystopijnych społeczeństwach, o właśnie na przykład o inwigilacji, no generalnie do cyberpunka, który stał się bardzo modnym gatunkiem literackim w latach 80. Znaczy te lata 70. są jakimś takim dziwnym przełomem, którym coś się zepsuło. Ale to teraz pytanie do pana, które też jakby to Łukasz Wojdyga zadaje pytanie, które można, jak zakładam, rozszerzyć. Czy co zrobić, by dzieci zaczęły patrzeć gwiazdy, czy Lem może w tym pomóc? Przedstawił pan no raczej ciemną wizję cywilizacji, ale musi pan mieć jakieś remedium. Nie da się żyć bez nadziei. Więc co pan proponuje? Jest pan na kongresie futurologicznym, najmniejszym, co prawda, ale... Znaczy ja jakiejś większej nadziei na przyszłość, prawda, więc nie mam, tak w ogóle nie jest skąd ta teza, że nie da się żyć bez nadziei. Ja sobie jakoś radzę. Przypominam, że ten lemowski kongres futurologiczny dzieje się na... Znaczy, że rozmawiam tam wyłącznie o katastrofach. Jest taki cytat, który gdybym nie ma tak mózgu zlasowanego już tym, że mam po sobie właśnie lekcję i wywiadówkę i tak dalej, to bym go wyrecytował. Teraz go nie jestem w stanie w całości. Mniej więcej to brzmi tak, że nam pierwszego dnia ten program obrad Kongresu Futurologicznego wygląda tak, że pierwszego dnia mieliśmy obradować na temat katastrofy technologicznej, militarnej, społecznej i ekologicznej. Katastrofę tam jakoś następna przeniesiona na następny dzień razem z wolnymi wnioskami. No i tam jest też taka strasznie zabawna scena, też normalny warunek jest na pamięć, w której, żeby uprościć te obrady, podstawowe tezy dyskutanci mieli podsumowane numerami, no i właśnie ten Ion Tichy tam zauważył, że zawsze wychodzi jakaś jedna liczba, zajrzał do tego klucza i zobaczył, ta ostateczna liczba, która wszystkim wychodzi, to jest katastrofa ostateczna. I teraz znowu, nie pamiętam tego, zazwyczaj znam to na pamięć, może ktoś z Państwa zna na pamięć, jaka to liczba była odpowiednikiem katastrofy ostatecznej. 21, 24, tak czy owak 20, ktoś Państwa pamięta, może ktoś to wpisze.
Więc zawsze wychodziła im jedna liczba oznaczająca katastrofę ostateczną, więc tak wygląda ten kongres futurologiczny ULEMA. I ja bym się tam czuł jak ryba w wodzie, oczywiście. Jednym słowem, jakby to powiedzieć, nie chce pan, jakby to powiedzieć, nie ma pan rozwiązań. Nie ma pan prostych dla nas wszystkich rozwiązań. A na pewno nie ma rozwiązań. Natomiast na pewno tutaj bardzo głęboko wierzę w piosenkę Stinga, There is no technology. Technological solution, nie wierzę, że technologia nam pomoże. Znaczy, jeśli już to mamy, ludzkość się zgubiła ze względu na złe pokierowanie regulacjami, złe pokierowanie na poziomie społecznym, więc trzeba to poprawić. Niech pan zwróci proszę uwagę na to, co napisał Łukasz Wojtyka. To jest właśnie ta inteligencja, ta słaba, znaczy to jest machine learning, to co pan Łukasz teraz napisał. Znaczy to ciągle w ogóle nawet nie stoi obok tej takiej sztucznej inteligencji, jaką znamy z Odysei Kosmicznej 2001. Znaczy to są bardzo wyspecjalizowane narzędzia, które w dodatku dosyć głupio udzielają odpowiedzi na, czasami potrafią się strasznie mylić właśnie w tych odpowiedziach, więc te urządzenia smart, znaczy urządzenia smart, nazwa smart oznacza w zasadzie tylko tyle, że to urządzenie nas inwigiluje, ale że ono nie jest inteligentne. Bardzo możliwe, że 22. Ja bym pamiętam, że 20 ileś, ale kurczę, po prostu, żebym zapomniał 20. Paragraf 22, no, tak. Nie wiem. Tak, bardzo Państwu dziękuję. No na pewno. Więc właśnie tak czy owak 22 to jest główna puenta tego, dyskusji na kongresie futurologicznym. Więc ja bym tam pewnie miał te liczby na t-shircie, jakbym tam przyjechał. Mamy pytania z tablicy i gdzieś takim wielkim pytaniem jest nawet nie tylko o Lema, tylko jakby właśnie o przyszłość, bo jak Lem widział rodzinę w przyszłości, czy tylko jednostka? I to wszystko nas pcha w kierunku właśnie tego dużej zmiany społecznej, pigułki antykoncepcyjnej, którą pan wspomniał, tego machine learning. Lem też jako humanista, tam jest dużo jakby miłości w jego książkach. Nawet Solaris jest przecież o miłości. No tak, ale Solaris jest, jak wiadomo, miłość tragiczna. W dodatku nie spojrzę. Pan powiedział? No, to jest tragiczna miłość, czyli jednak rodziny tam zasadniczo. No tak, okay. Troszeczkę tutaj spoilerujemy, także tym z Państwa, którzy zabiorą, jeśli ktoś z Państwa chce przeczytać tą książkę, to niech absolutnie unika spoilerów, bo to jest w sumie tam dosyć zaskakujące zwrot akcji. Natomiast no, u Lema większość bohaterów są albo kawalerowie, albo tam prawie w ogóle rodzin jednak nie ma. Natomiast fascynująca taka wizja przeszłości jest zawarta w Powrocie z gwiazd, w którym astronauta wracający, jak sama nazwa wskazuje, z kosmosu, właśnie zastaje społeczeństwo, które jest dla niego trochę niezrozumiałe, bo jest wyprzedza jego czasu jakieś tam 100 ileś lat. No i strasznie ciekawym, on przeżywa, to znowu jest kolejny zwrot akcji, który Państwu zaspoiluje niestety, ale on odkrywa ze zdumieniem właśnie, że kiedy on był w kosmosie, właśnie ludzkość przeszła zabieg zwany betryzacją, który zabija zdolność do bezinteresownej agresji, do czynienia zła. W związku z tym ci astronauci, którzy wracają, muszą, ponieważ są trochę dzikusami, w związku z tym, ponieważ no, potrafią dać komuś po prostu w buzię. I część ludzi się ich bardzo boi, w związku z tym, zresztą chyba słusznie, część ludzi z kolei no, nim trochę pogardza. Przepraszam, główny bohater musi sobie zadać to pytanie, czy on chce żyć w ogóle w takim świecie, czy nie chce przed nim uciec znowu w kosmos. Bardzo ciekawe pytanie. No i Lem w ten sposób też przepowiedział takie przemiany obyczajowe, które się dokonują teraz właśnie na naszych oczach właściwie, kiedy obserwuję to z sympatią, muszę przyznać. Ogólnie podoba mi się taka idea, żebyśmy w relacjach międzyludzkich właśnie, żebyśmy jednak tonowali tą agresję, żebyśmy unikali mikroagresji, żebyśmy starali się tak budować żarty, żeby nikogo nie wykluczać, żeby społeczeństwo było bardziej, jak ktoś teraz mówi, inkluzywne dla osób, które są niestandardowe, powiedzmy, pod takim czy innym względem. To strasznie jest, więc te problemy obyczajowe, które Nie wszystkim to się podoba w dzisiejszych czasach. Część na przykład właśnie, nie wiem, nauczycieli czy wykładowców akademickich wolałoby mieć nadal prawo do seksistowskich dowcipów, do czepiania się fryzur. Jest to bardzo niemile widziane w dzisiejszych czasach i moim zdaniem słusznie. To znaczy moim zdaniem dużo ludzkość dotąd traciła przez to, że nie była taka otwarta. Może lekarstwo na raka przysłowiowe ukryte było w głowie kogoś, kto się
poczuł wykluczony ze swojej uczelni przez to, że do niej nie pasował przez taką czy inną odrębność. Więc to, że jesteśmy bardziej otwarci na różnego rodzaju mniejszości, to jest moim zdaniem pozytywne zjawisko naszego czasu. I to jest przepowiedziane w Powrocie z gwiazd. No i główny bohater, już zaspoiluję to Państwu do reszty, decyduje się jednak żyć w tym społeczeństwie zgodnie z jego regułami, właśnie mieć ze zbetryzowaną kobietą zbetryzowane dziecko i dostosować się do tego. To jest decyzja. Nie, ale to jest okropne. Jak będziemy rozmawiać, to już nikt tego Lema nie będzie czytać, bo zdradzimy. To jest taka deklaracja też. Ja nie znam tego. A ty jakby słyszę deklarację tego starszego pana. Jakby jakie by on widział społeczeństwo. Mamy tu jeszcze takie pytanie o pracę. Pan troszeczkę o tym opowiedział, jakby w tym kontekście zmian, no, że jakby robotyzacji, że to jest wszystko uzależnione od prawodawstwa, ale też jest pytanie po prostu, czy dzieci w przyszłości będą mogły pracować, jakby, czy praca zniknie, w takim sensie, że to chyba też uderza w takie lęki społeczne, że te roboty nam zabiorą pracę, no a to z drugiej strony dziecko pyta. Ale to jest strasznie stare, znaczy przepowiednia w ogóle, że technologia nam zabierze pracę jest znaczy między innymi właśnie na taką, to była właśnie koncertowo nieudana prognoza Johna Maynarda Keynesa, który w ogóle napisał takie coś, że za jego życie właśnie dożyjemy 15-godzinnego tygodnia pracy. No jak wiadomo, niby tych robotów jest tak dużo, a jednak ja przez cały czas pracuję de facto na dwóch etatach. Pewnie Państwo mogą podzielić się podobnymi historiami. Znaczy w sumie no dzisiaj kurczę od rana coś robię. Znaczy nie, żebym komuś to wymawiał, bardzo jest mi miło z Państwem, ale jednak wszyscy mamy te roboty na litość boską, więc gdzie te roboty, które nas będą w czymkolwiek w ogóle wyręczać? Te prognozy... Jeszcze dzieci mogą wrócić do pracy. Te prognozy właśnie, że będzie tego ubywać, się pojawią, a jednocześnie istnieją teraz zawody, które 5 lat temu w ogóle, no, 10 lat temu, właśnie, że dzieci chcą być youtuberami. To znaczy samo to coś, że zawodowo będzie można gadać do kamery i robić jakieś tak zwane pranki czy challenge, że ludzie będą zarabiali pieniądze wylewając sobie, użył pan metaforycznie na początku kubeł zimnej wody, ale ludzie sobie wylewają dla pieniędzy kubeł i zarabiają na tym naprawdę. Całe w ogóle media społecznościowe. Całe media społecznościowe stworzyły mnóstwo w ogóle zawodów, o których dotąd nikt nie słyszał. Możemy teraz zawodowo prowadzić jakiemuś politykowi jego konto na Twitterze i to by się bardzo przydało. Przecież w ogóle ile zawodów przybyło, więc razem z technologią jednak pojawił się fascynujący nowy zawód trenera sztucznej inteligencji na przykład. No to jest w ogóle coś genialnego. W ogóle to jest pomysł. Tego chyba nawet Lem nie przewidział, chociaż musiałbym się nad tym trochę zastanowić. Nowych zajęć przybyło. Wracając do pana, pojawia się takie pytanie, której książki Lema nie lubi pan najbardziej? Zgodny z niczym, to znaczy jednak te jego juwenilne utwory były momentami no strasznie naiwne i oczywiście Obłok Magellana ma te swoje wielkie momenty, w których między innymi właśnie tam są opisy tych smartfonów przewidzianych i bardzo to, i tu była taka chwila geniuszu, czyli już mówię o złej książce, zacznę chwalić, ale to już zaraz na tym skończę. Niesamowite, bo tam po pierwsze tam się pojawia coś w rodzaju e-booku, w ogóle tam się pojawia coś, co z opisu wygląda jak iPhone, w książce pisanej w 1953 roku i jednocześnie, i to już było naprawdę genialne ze strony Lema, że przewidział, że to będzie działało na zasadzie pamięci ciała stałego. To w ogóle nie było oczywiste w 1953. W ogóle elektronika ciała stałego istniała wtedy od, nie wiem, od 5 lat. I to zaczynając od pierwszego prototypowego tranzystora. Znaczy nie wiemy, jak działają te triony, ale tam wyraźnie jest mowa, że chodzi o jakieś kryształki czy coś. No to ciało stałe, prawda? No więc są tam te przebłyski geniuszu, ale tak poza tym jest jednak strasznie naiwnie, strasznie infantylne. I mistrz pod koniec napisał książkę Fiasko, w której no, sam ze sobą polemizował, jakby unieważniając Obłok Magellana. Znowu tutaj kurczę spoiluję, także w ogóle, że Fiaskę z polemiką z Obłokiem Magellana, to już jest trochę spoiler do Fiaska, także kurczę. Pisze Adam Składek. Mam rację, no pewnie, że trenowanie sztucznej, jasne. Nie, kajam się, to wyłącznie skutek zmęczenia. Więc zawód trenera sztucznej inteligencji też oczywiście przez Lema jest. Wracają do nas dwa pytania. Łukasz pyta o, dla kogo pan pisał tę książkę i czy w nowym wydaniu coś się zmienia? Tam chodziło o, sobie wrócę, Lem, życie nie z tej ziemi, ale też tutaj jest takie, chciałem zadać się panu dwa jednocześnie. Lem, życie nie z tej ziemi, dla kogo pan pisał tą książkę i czy coś się w tej nowej zmieniło?
I teraz, co zainteresowało Pana w twórczości o sobie Lema, że postanowił, łamane przez osobie, że postanowił Pan napisać o nim książkę? Trochę jest tak, że człowiek jakby poświęcając, to tak jak z biografistami jest, że nawet zawodowi biografiści nie są, jakby nie są automatami, że musi być coś w drugiej osobowości, co przyciąga. I jakby z jednej strony mamy ten fascynujący umysł, ale też mamy właśnie tego człowieka. No i co tam w nim takiego jest jakby fascynującego, że poświęca mu się ileś lat życia? No pewnie ileś lat Pan poświęcił. Tak jak mówiłem, no znaczy zacząłem czytać jego książkę jako dziecko, więc go w ogóle no pokochałem bardzo dawno temu, więc dla mnie w ogóle samo, dla mnie niepojęcie są ludzie, którzy się nie interesują Lemem. Ja po prostu nie, no dla mnie to po prostu jest mój ulubiony pisarz i nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, natomiast no przepraszam, że to zabrzmi tak jakoś, nie wiem, cynicznie i przyziemnie, ale no książki się pisze dla wydawcy, który je zamawia, więc akurat konkretnie Łukasz Najder z wydawnictwa Czarne wpadł na ten pomysł, żeby mnie zaprosić, no więc napisałem, no to trochę tak wygląda, że ktoś po prostu człowieka zachęca czy zaprasza. Rzeczywiście nowe wydanie, znaczy drugie wydanie będzie miało miękką okładkę, więc będzie trochę bardziej, trochę może gorzej będzie wyglądał na półce, nie wiem, czy powinienem zdradzać takie, ale i tak na twardą okładkę już nie idzie dodrukowywana, więc hardcover, kto kupił, ten kupił, a teraz już będzie właśnie paperback, no i tam jest kilka takich uzupełnień, bo kiedy nie są to jakieś wielkie rzeczy, natomiast kiedy pisałem tą książkę, to tam na przykład, kiedy Lem opisuje swoją wędrówkę przez Tatry, to był strasznie zniszczony list i po prostu nie byłem w stanie go rozczytać w paru punktach, więc jakiś doświadczony taternik odtworzył z tych kulfonów, co to mogło być na podstawie jakiejś takiej typowej trasy. Poza tam no, kilka takich zagadek, które tam były, że zaznaczałem, że nie umiem odczytać tego, nie umiem zgadnąć tego. Przysłali mi ludzie różne jakieś takie odpowiedzi na jakieś takie pytanie, więc będą tam tego typu, ale jakiś zasadniczy wielki zmian nie przyjdzie. Panie Wojciechu, ja sam mam pytanie, bo mam poczucie, że muszę zmienić kartkę, żeby dotrzeć do tych, które żeśmy jeszcze wcześniej zapisali od czytelników. Natomiast mam takie pytanie, trochę ominęliśmy je na początku. Stał się Pan takim języczkiem uwagi opinii publicznej przez pewien moment i gdzieś starałem się w tej rozmowie to włączyć w takie zmiany społeczne, w takim sensie, że w sumie zmienił Pan zawód. Jako dojrzały i spełniony dziennikarz, jakby odszedł Pan z tego zawodu. I jakby zakładam, że nie najważniejszą wcale rzeczą był pewnie jakiś tam konflikt z pracodawcą, natomiast stał się Pan nauczycielem. I teraz jakby to powiedzieć, oznacza to, jakby to też jest jakaś forma stanowiska co do zawodu dziennikarza i co do zawodu nauczyciela. Znaczy znowu zaraz mi to uproszę. Znaczy, to nie jest aż tak jakieś to nie jest aż tak ciekawe chyba, jak panu się to wydawało. Po pierwsze, nie sądzę, żebym stał się aż językiem. Myślę, że opinia publiczna w większości jednak o mnie nie wie, no bo piszę dosyć niszowe książki dla niszowych czytelników i niszowe felietony. Nie jest pan Danielem Obajtkiem, ale to jest jakby zupełnie inny rodzaj jakby świadomości społecznej. Pandemia w ogóle zmieniła bardzo wiele rzeczy w naszym życiu. Ja ze zdziwieniem uświadomiłem sobie, że nigdy o tym tak nie myślałem, natomiast chyba jednak trochę jestem chyba trochę uzależniony od kontaktu z innymi ludźmi. Rzeczywiście fatalnie znoszę nawet tą pluszową izolację, która nie jest aż tak straszna jak ta, którą nawet była w innych krajach, no ale jednak źle mi z tym. No i właściwie tą decyzję, że to nie ma sensu dalej tak ciągnąć, to właściwie podjąłem, kiedy chyba w kwietniu zeszłego roku po prostu nasz pracodawca nam powiedział, że już na zawsze będziemy, że już nigdy nie wrócimy do spotkań w realu, że już zawsze będziemy pracować tylko zdalnie, że już no nie cierpię, jak już to mówiłem, bardzo źle się czuję z tymi kamerkami, nie znoszę tych Teamsów, Skype'ów, Messengera też nie lubię. Najchętniej bym tego wszystkiego w ogóle nie używał, zacząłem od tego tę rozmowę. I jak już mogłem to traktować jak, na początku, jak wszyscy myślałem, że to będzie tymczasowe, kurczę, miesiąc się przemęczymy, zainstalowałem sobie tego przeklętego Skype'a, te przeklęte Teamsy. Natomiast gdzieś tak w kwietniu właśnie góra ogłosiła, że już zostajemy na tym, no bo tak jest taniej niż mieć biura. No to poczułem, że jednak chcę mieć taką pracę, w której się spotykam z ludźmi po prostu, a nie z twarzami na ekranie komputera. No i oczywiście świetnie to sobie dobrałem, ponieważ akurat zaczął się kolejny lockdown, więc nadal, nie wiem, ze dwa razy byłem tak naprawdę w szkole przy tablicy. Nadal w tym zawodzie przynajmniej mam nadzieję na to, że wrócę do jakiejś normalności, natomiast w zawodzie dziennikarstwa już, czy przynajmniej w Agorze, no już powrotu do normalności nie będzie wcale, co nam bardzo wyraźnie...
ligowemu. To też ciekawa rzecz o zmianach społecznych, że dużo rzeczy da się po prostu, pytanie, czy da się wyeliminować jakby ludzki kontakt po prostu ze społeczeństwem, no przecież jesteśmy ludźmi. No mi się, znaczy... To... Mamy pytanie pani Anny Hwiter. Czy współczesny nastolatek, nawet maturzysta, czy współczesny nastolatek, ba maturzysta, nawet odpowie na pytanie, kim był Lem? Ciekawe, czy jaki jest odzew w szkołach na obchody roku Lema. Zadaję pytanie, sprawdzam tablicę i na. Nie wiem, znaczy, natomiast jakby z tym poglądem właśnie, że Lem jest przestarzały, że nikt się nie interesuje i tak dalej, ja się ciągle, znaczy ciągle z tym się, kiedyś w ogóle byłem na takiej konferencji, na której to była dyskusja panelowa, byłem jeden z panelistów i tak w ogóle wszyscy paneliści, z wyjątkiem mnie, się tak zgadzali z tym, że Lem już jest przestarzały, w ogóle, że nikt Lema nie czyta. I to byli wybitni pisarze siedzieli. No i nagle jako głos z sali właśnie wstał sekretarz Wojciech Zemek, który opiekuje się, no i on po prostu powiedział, ile książek Lem sprzedał w ciągu zeszłego, ile tych książek się sprzedało. Wznowień przecież, przecież nie ma nowych książek Lema. To była jakaś taka kozlizba z kosmosu w ogóle, że po prostu łączne nakłady z całego życia wszystkich tych pisarzy, przy tym panelu oczywiście ze mną włącznie, to jest jakiś ułamek tego. Więc tak z jednej strony się tak mówi, że właśnie, że Lem jest przestarzały, że go ludzie nie czytają i tak dalej, no ale ktoś kupuje te setki tysięcy. Więc nie wiem jak maturzysta, czy nie wiem jak nastolatek, ale no ktoś to nadal kupuje, więc może nie przeciętny, ale w ogóle przeciętny nastolatek prawdopodobnie, ale to trochę głupio jest mi gdywać, no ale pewnie w ogóle, nie, ale też, no ja nawet własnych uczniów znam, którzy czytają papierowe książki, więc jednak no, nie przesadzajmy tak bardzo. No może rzeczywiście taki zupełnie losowy nam nie powie, ale nie, ja tu akurat jestem optymistą. Podkreślę to jeszcze raz. Ktoś, te książki jednak się sprzedają i ktoś je ciągle chce znawiać. Moją książkę. Tak, tak, tak. Zadamy to pytanie, jeśli będziemy robić jakąś sondę uliczną, to zadamy. Patrzę na to, na następną tablicę. W zasadzie wszystkie pytania żeśmy wyczerpali, bo ile społeczeństwa jest w internecie, czy gdzieś nas to prowadzi, czy internet jest prospołeczny. Wszyscy pytają o internet. Zakładam, że ten temat... No mamy przynajmniej poruszony na naszym mikrofonie. Akurat już to jest taka ciekawa zbieżność. Prawda, ja też się, przepraszam, ale troszeczkę czuję się wyczerpany dzisiaj, nie wiem, jak wyczerpaliśmy tablicę, wyczerpaliśmy mnie, to już też natomiast bardzo ciekawe, to się pojawiła na koniec ta koincydencja, że teraz wszyscy w internecie, bo niewątpliwie to jest rok, w którym internet wreszcie podlegnie jakimś nowym regulacjom. Już nie chcę pana Właśnie nikt tego nie wie, bo co wyjdzie w Stanach. To znaczy, no, bo z jednej strony latem ma na ten temat debatować na temat tej nowej dyrektywy o jednolitym rynku cyfrowym Unia Europejska, więc można trochę gdybać, ale w praktyce Parlament Europejski jednak wszystko się może wydarzyć do w maju mają być przedstawione jakieś założenia, a latem mają być debatowane, więc co z tego wyjdzie, to jest bardzo ciekawe. No ogólnie będzie to zmierzało w stronę, już zaczęło się też wreszcie to postępowanie antymonopolowe w Unii Europejskiej, Google'owi grożą gigantyczne zupełnie kary liczone od obrotów tej firmy, jako procent, no na 5% od obrotu Google'a to są straszne pieniądze. W Stanach Zjednoczonych właśnie co zrobi administracja Bidena, to jest taki ogromny znak zapytania, w każdym razie dowiemy się w tym roku, co chce zrobić, więc rzeczywiście rok lemowski jest równocześnie rokiem, w którym wreszcie społeczeństwo przynajmniej spróbuje regulować internet, spróbuje regulować te firmy technologiczne. Ja nie chcę gdybać, co z tego wyjdzie, bo po prostu no, naprawdę układ sił w Białym Domu jest zagadką trochę nawet dla specjalistów od Ameryki. Z jednej strony Biden właśnie jest no, przedstawicielem tej to kiedy zacząłem mówić o tych naiwnych, strasznie politykach z ekipy Obamy, którzy najbardziej tutaj, znaczy najbardziej, no różnie zaszkodzili, a oni mogli jeszcze uregulować Google'a jeszcze zanim stał się monopolistą, i kiedy stawał się monopolistą, to kompletnie przegapili.
Więc Biden jest człowiekiem z tego świata, z tego środowiska. W Białym Domu pojawiają się weterani tamtych czasów, ale oni, po pierwsze, oni trochę zmądrzeli, po drugiej stronie dyszy im Trump, dyszy im Warren, więc jakieś regulacje z tego chyba jednak wyjdą, więc w tym roku coś się zmieni. Tak trochę podsumowując w zasadzie, tą futurologię makro sprowadziłby pan do mikro i do najbliższego roku i do tego, że możemy się spodziewać w perspektywie roku decyzji, a pewnie później już jakby zmian dotyczących nas co do regulacji internetu. Ciekawe. To za 2-3 miesiące będziemy śledzić. No właśnie jestem ciekaw, czy polskie media to zauważą, czy zgodnie z tradycją będą się zajmować kłopotami, ale latem poza tradycyjnymi wiadomościami, że gdzieś zobaczono potwora, powinny być też informacje właśnie o tym, co urodzono w Brukseli i Strasburgu. Będziemy śledzić, dzięki panu. Panie Wojciechu, serdecznie panu dziękuję w imieniu wszystkich. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy kiedyś fizycznie. Mam nadzieję, że te czasy nastąpią na kolejny kongres. Tak, jeśli wyczerpaliśmy pytania, to słuchajcie, to po prostu się rozłączmy, jesteśmy w kontakcie. Zapraszamy po książki panowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia. To co ja mam teraz kliknąć? To ja chyba muszę już kliknąć. End broadcast. To jeszcze raz do usłyszenia.